Najlepszy horror to taki, który sprawia, że widz utożsamia się z jego bohaterem. Który sprawia, że nawet po obejrzeniu całej serii będzie oglądał się za siebie ze strachu i nie będzie mógł spać, bo od teraz żyje w przekonaniu, że to coś może istnieć naprawdę. Ale wszystkim z tej strony Pio, a przed wami Mandela Katalog. Seria ARG Mandela Katalog to w ostatnich latach chyba najlepszy przykład tego, że internetowe historie i ARG, Alternate Reality Games, w kontraście choćby do ostatnio omawianego przeze mnie MuseARG, potrafią nie tylko zaciekawić i zaniepokoić, ale również dogłębnie przestraszyć. Wykorzystując wizualizacje powykręcanych twarzy rodem z Doliny Niesamowitości, motywy doppelgangerów, traumy religijnej, a także świadomość, że to wszystko mogłoby dziać się naprawdę. A ten człowiek właśnie jest w twoim domu. Seria ta prowadzona jest na kanale jej autora, Alexa Kistera. Aktualnie składa się na nią 13 publicznych odcinków i parę niepublicznych, które nie wchodzą w skład głównej historii. Jej akcja dzieje się w tytułowym fikcyjnym hrabstwie Mandela w Stanach Zjednoczonych, które napotkało nieprzewidziane zagrożenie. Większość filmów omawialibyśmy zgodnie z chronologią ich publikacji, ale ponieważ Alex na początku zasugerował inną kolejność ich oglądania, potem ją zmienił, znowu zmienił, usunął parę filmów, to pisząc ten scenariusz nie miałem pojęcia od czego zacząć, więc zrobimy to po mojemu. Zacznijmy więc. Od dawna staram się rozwikłać tajemnicę katalogu Mandeli. Tysiące przewertowanych tajemnych ksiąg, wiele notatek, nieprzespane noce, a co najgorsze, wylałem sobie kawę na spodnie i teraz wygląda, jakbym się zeszczał. Ale mimo to jestem spokojny. Czuję, że ktoś próbuje za mną podążać i próbuje mnie obserwować, ale wiem, że jestem bezpieczny. Skąd ta pewność? To moja słodka tajemnica. Halo? Myślisz, że jesteś bezpieczny? Myślisz, że dowiesz się, czym jest katalog Mandeli? Obserwujemy cię na każdym kroku. Jesteś poszczany, osaczony. Tak, do prawdy. Nawet w tym dokładnie momencie stoję pod twoim oknem i na ciebie patrzę. Jesteś nasz. Nie jesteś bezpieczny. Muszę się niestety nie zgodzić. Jestem w 100% bezpieczny, a ty właśnie stoisz pod oknem nie moim, a jakiegoś typa w Danii. Co? O czym ty pierdolisz? Otóż, mój drogi, moją słodką tajemnicą jest fakt, że korzystam z NordVPN. Dzięki temu nie ma mowy, żebyś mnie w jakikolwiek sposób wyśledził, a lokalizację swojego IP ustawiłem właśnie na Danię. Mój drogi, NordVPN pozwala ci jednym kliknięciem zmienić wirtualną lokalizację swojego urządzenia, a do wyboru masz ponad 5300 serwerów w 59 różnych krajach. Spróbuj wyśledzić to. Plus, nie wiem czy wiesz, ale to nie tylko usługa oferująca bezpieczeństwo, to też czysty komfort. Bezpieczeństwo i komfort? Ale jak to? Tak, oprócz tego, że mogę bezpiecznie uciekać przed demonami z tego świata, mogę również oglądać rzeczy na Netflixie, które są dostępne tylko w innych krajach, bo nie wiem czy wiecie, ale platformy streamingowe mają różne asortymenty dla różnych państw, nie dajcie się oszukać. A niektóre platformy streamingowe, takie jak na przykład Shudder, na którym ostatnio wyszła kolejna oryginalna część cudownej serii horror VHS, dostępne są tylko w Stanach Zjednoczonych. Ale ja mam je wszystkie dostępne. Dzięki najlepszemu VPN-owi, NordVPN. Ale jak osiągnąć taką moc? Wystarczy, że użyjesz linku nordvpn.pl i skorzystasz z ich oferty. Jeśli cokolwiek ci się nie będzie podobać, to masz całe 30 dni na zwrot pieniędzy. A z okazji świąt, przy zakupie dwuletniej subskrypcji, dostaniesz 4 miesiące NordVPN za darmo. Tylko powiedz im, że ja ci przysłałem. Zapisz sobie albo, nie wiem, prześlę ci faksem. To jest nordvpn.pl. Link w opisie. W jakim opisie? O czym ty do cholery mówisz?
nieważne. A, i jakbyś miał chwilkę, to zerknij też na NordPass i NordLocker, które pozwalają ci tworzyć bezpieczne hasła i przechowują twoje dane w chmurze. Oczywiście wszystko szyfrowane i stuprocentowo zabezpieczone. A to wszystko oczywiście na dodatek przeróżnych opcji bezpieczeństwa, które ma NordVPN sam w sobie. Bo to nie tylko VPN, ale i program, który zapewnia ci bezpieczeństwo w sieci. To trochę skomplikowane. Nie, skądże poradzisz sobie? Jak mój kuzyn, dr Pio, sobie poradził, to ty tym bardziej sobie poradzisz. Może i czułem się bezpiecznie dzięki 4-miesięcznej darmowej wersji NordVPN, NordVPN/piofilling w opisie, ale nadal nie wiedziałem, czym u licha jest katalog Mandeli i kim ta Mandela jest. Pora wrócić do śledztwa. Pierwszy sezon Mandela Catalog składa się z 5 odcinków. Uprzednio znajdował się tu jeszcze trwający niespełna 3 minuty film zatytułowany Zasada Think. Jednak został on usunięty z kanonicznych filmów, dlatego nie będziemy go omawiać, a jedynie wrócimy do niego na chwilkę, gdy będzie to konieczne. A to będzie w drugim sezonie, tak więc miejcie oczy szeroko otwarte. Tom pierwszy Mandela Catalog rozpoczyna się ukazując nam logo Ministerstwa Zjawisk Czasowych Stanów Zjednoczonych, założonego w 1981. Już pierwsze sekundy filmu mówią nam, że historia tego ARG dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, w której istnieje całe ministerstwo co do anomalnych zjawisk. Całe wideo stylizowane jest na nagrywane na taśmie VHS. Co prawda rozdzielczość jest nie ta co trzeba i Alex sam na to zwraca uwagę w parodii swojej serii na drugim kanale, ale przymknijmy na to oko. Dowiadujemy się, że ministerstwo to przyjmuje wiele zgłoszeń co do niezidentyfikowanego, niebezpiecznego organizmu, który opisywany jest jako alternate, byt alternatywny. Ja pewnie w ramach skrótu będę go określał po prostu alternatem, alternatorem albo alternatywką. Wideo zaleca nam, aby dopóki nie wiadomo z czym mamy do czynienia, zostać w domu, zamknąć wszystkie możliwe wejścia i uzbroić się w miarę możliwości. Dowiadujemy się, że byty alternatywne możemy poznać po ich wyglądzie fizycznym. Alternaty najwidoczniej są w stanie idealnie przypominać drugiego człowieka, na przykład ciebie. Posiadają również biologicznie niemożliwie ukształtowane i zdeformowane części ciała. Kolejne slajdy zdają się być wyjątkowo ciekawe. Jeśli alternatywce uda się dostać do twojego domu, nie wdawaj się w żadne formy komunikacji z istotą. These intelligent life forms utilize elements of psychological warfare to take advantage of their victims. Widzimy alternata wypowiadającego zamazane słowa, a obok niego dwójkę kłaniających się i padających na kolana ludzi. Psychologiczna wojna. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to typowe zagrożenia informacyjne, jakie można napotkać na przykład w uniwersum SCP, bądź zagrożenia poznawcze, czyli takie słowa, dźwięki, obrazy albo istoty, które wystarczy świadomie zaobserwować, by już być pod ich wpływem. Nie jest to tutaj do końca wyjaśnione, ale może uda nam się po drodze dowiedzieć, o co z tym chodzi. O ile niezalecanym jest komunikacja z alternatami, zezwala się na próbę ich własnoręcznej egzekucji. Taśma się urywa i widzimy kolejny materiał, bądź kolejną część tego samego materiału, zatytułowaną W przypadku napotkania bytu alternatywnego, postępuj zgodnie z zasadą Think. T. Tell, czyli daj znać władzom o napotkaniu bytu. H. Hinder, ogranicz zdolności ruchowe bytu alternatywnego. I. Identify, zidentyfikuj klasę bytu. N. Neutralize, zneutralizuj alternata, jeśli jest to bezpieczne. I na koniec K. Zabij się. Nie ma tu miejsca na nas dwóch. Znaczy się, znaj swoje miejsce w rzeczywistości. Zdaje się, że samo Ministerstwo Zjawisk Czasowych albo jest już pod wpływem alternatów, albo w jakiś sposób mogą one wpływać na ich materiały wideo. Albo rzeczywiście, jedyną prawdziwą ucieczką od nich jest... No cóż... Pod literą I padło hasło zidentyfikuj klasy bytu. Tak, to coś ma klasyfikację, a oto i one. Typem pierwszym są doppelgangerzy, którzy zdają się prawie że idealnie odwzorowywać rysy twarzy i budowę ciała drugiego człowieka. Taśma się znowu urywa i pomijając typ drugi, przechodzimy od razu do typu trzeciego, którego nazwa została ocenzurowana i usunięta.
widzimy zdjęcia niekompletnych transformacji i zdeformowanych twarzy. Jakkolwiek typ pierwszy jest idealnym odwzorowaniem drugiego człowieka, typ trzeci to monstrualne wynaturzenia. W tej serii nie ma praktycznie w ogóle jumpscare'ów. Nic nie wyskoczy ci na twarz z głośnym krzykiem w trakcie oglądania, oprócz mnie oczywiście, ale za to obrazki takie jak te i inne zdeformowane twarze w akompaniamencie ciszy to norma. Alex Kister znalazł bardzo ciekawy sposób na przerażenie widza, czyli zestawienie go oko w oko z potworem, który wygląda prawie jak człowiek. A to prawie robi wielką różnicę. Jak dowiódł chociażby FNAF ze swoimi animatronicznymi bestiami, prawie wyglądając jak zwykłe przyjazne roboty bawiące dzieci, ale jednak mające na tyle cech prawie ludzkich, że... Buh! Ha, mówiłem, że nie będzie jumpscare'ów. Spokojnie. Wracając, typ drugi alternatów został pominięty, jednak w oryginalnym filmie o zasadzie Think, tym usuniętym, o którym mówiłem na początku, został on dobrze wyszczególniony. Jednak szanując to, że nie jest on aktualnie publiczny, nie powiem wam jeszcze, czym jest typ drugi alternatów i będziecie musieli sami zgadnąć, aż nie dojdziemy do wytłumaczenia tego tematu. Taśma ponownie się urywa i ukazuje się nam dwójka mężczyzn, opisanych jako ofiara pierwsza i ofiara druga. Mark Heathcliff i Caesar Torres. Co jest ze wszystkimi seriami ARG i nazywaniem jednego z głównych bohaterów Mark? Ha? Caesar dzwoni w środku nocy do Marka z nietypową prośbą. Jego matka straciła przytomność i teraz wiezie ją do szpitala. Caesar prosi, aby Mark przyjechał do jego domu i włączył kamery bezpieczeństwa, bo nie chce, żeby ktoś okradł jego dom? Chyba? Jak widzicie, to bardzo nietypowa propozycja i brzmi trochę... sus. Caesar mówi, że jego mama przed tym, jak upadła i znalazł ją nieprzytomną, krzyknęła bardzo głośno. Macie drzwi i okna zamknięte, tak jak kazali w trakcie transmisji? Pyta Mark, odnosząc się do materiału o alternatach, który widzieliśmy przed chwilą. Caesar odpowiada, że tak, więc nie wie, co się jej stało. Na koniec Caesar prosi o to, by Mark upewnił się, że na kamerach dobrze będzie widoczny tylny korytarz. Zanim jednak kończy mówić, jego twarz gliczuje się. To brzmi jak jedna wielka sugestia, że Caesar to tak naprawdę nie Caesar. Znaczy, nie oszukujmy się, to nawet nie sugestia, tylko oczywiste wskazanie, że Caesar tak naprawdę jest alternatem. To jest chyba jeden z większych problemów, które mam do tej serii. Jej fabuła jest momentami albo zbyt oczywista i pokazana wprost widzowi bez możliwości domysłów, albo jest zbyt chaotyczna i nieprzemyślana. O tym porozmawiamy pewnie później, ale chciałem rzucić ten komentarz już tutaj. Nie zmienia to faktu, że Mandela Katalog jest kozak. Mark jedzie w kierunku domu przyjaciela. Udaje mu się włączyć kamery i wszystko zdaje się działać poprawnie. O 3:31 kamery wykryły ruch. Widzimy cień rzucany przez jakąś postać na dworze. Wcześniej zamknięte drzwi otwierają się. O 5:34 kamery wyłapały kobiecy głos, mówiący: kim jesteś? Odejdź stąd. A następnie krzyk. Kto jesteś? Get away from me! No! To coś poszło za mną do domu, Caesar. Widzimy następnie nagranie z pokoju Marka. Za jego drzwi słyszymy zniekształcony głos, który prosi go o wpuszczenie do środka, bo ma dla niego prezent. Głos alternata brzmi momentami bardziej jak zepsute nagranie, jakby jeszcze nie do końca był w stanie poprawnie naśladować głos człowieka, albo jakby przestał już próbować, bo wiedział, że ma Marka w garści. Nie chcę sprawdzać, co jest po drugiej stronie. Ale minęły już dni i nikt nie przyszedł mi na pomoc. Słyszymy uchylające się drzwi i maniakalny śmiech. Mark krzyczy i słyszymy strzał. You fucking bastard! O-o, zła decyzja, Mark. Do kamery podbiega następnie najpewniej istota, która stała pod drzwiami przez ten cały czas. Po chwili widzimy zdjęcie martwego Marka z ocenzurowaną twarzą i napisem: nikt po mnie nie przyszedł. Co oznaczał tekst o złej decyzji?
Czy byty alternatywne doprowadzają swoje ofiary do szaleństwa i samobójstwa? Czy może właśnie nie chcą, żeby do tego doszło i stąd ta zła decyzja, Mark? Czemu nikt nie przyszedł mu na pomoc? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Do czasu. Następną taśmą sezonu pierwszego jest instruktażowy film policji w hrabstwie Mandela. To wideo ma służyć za informację, jak sprawować ma się operator telefonu alarmowego. I biorąc pod uwagę, że cały instruktaż trwa 2 minuty, obawiam się co do kompetencji tych ludzi. Operatorzy mają do wzięcia pod uwagę 3 i tylko 3 wypadki, w których mają ekspertyzę. Jeśli dzwoniący potrzebuje policji, operator ma wysłać dostępne jednostki pod podany adres. Jeśli gdzieś wybuchł pożar, dzwoni do lokalnej straży pożarnej i pokrótce opisuje wydarzenie. Jeśli dzwoniący ma problem natury medycznej, operator dzwoni do szpitala. No, nie sądziliście, że to będzie takie proste, prawda? Jest jeszcze 4 wypadek, co do którego musi zostać przeszkolony operator numeru alarmowego. I jest nim spotkanie. Nie pomagaj dzwoniącemu, który zgłosił spotkanie z alternatem. Nieważne, jak głośno krzyczą. Na spokojnie upewnij dzwoniącego, że pomoc jest już w drodze. Gdy dzwoniący przestanie odpowiadać na twoje pytania, możesz się rozłączyć. Nie mów za dużo. Możesz omyłkowo odkryć swój strach. Nic nie jest warte tego ryzyka. Czyli powodem, dla którego Markowi nikt nie pomógł, był fakt, że nikt nie miał mu pomóc. Operatorzy telefonów alarmowych są specjalnie szkoleni, żeby nie pomagać osobom, które zostały nawiedzone przez byty alternatywne. Na dodatek mają nie mówić za dużo, żeby omyłkowo nie odkryć swojego strachu. Czymkolwiek są te stworzenia, rząd tak bardzo się ich obawia i nie wie, co z nimi zrobić, że każdego, kto napotka alternata, spisuje na straty. A wzmianka o strachu sugeruje, że są z nim w jakiś sposób powiązane. Aktualnie teoretyzować możemy, że może poprzez strach człowiek otwiera się na nie jakoś albo karmi je. Kto wie, musimy poczekać na potwierdzenie tych domysłów. Ostatnią taśmą wideo w sezonie pierwszym jest wideo oceny stresu dziecka. Rodzice oglądający poniższe wideo mają zapisywać reakcje dziecka na podane media. Po każdym odtworzeniu pliku dostajemy chwilę na zapisanie reakcji. W sekcji pierwszej słyszymy takie dźwięki jak odgłosy ptaków, śmiech dziecka i beczenie owiec. Po odtworzeniu sekcji pierwszej widzimy napis: tatuś nie utulił mnie do snu, a w mojej szafie jest jakiś pan. Następnie taśma się urywa i widzimy historyjkę dziecka o tytule Straszna noc. Jej autorem jest 4-letni Mark. I tak, ponieważ w Mandela katalog nie mamy innego Marka, zakładamy, że to ten sam Mark, za którym podążył wcześniej byt alternatywny i który zmusił go do samobójstwa. Szkoła, podstawówka Mandela, klasa 4K. Tatuś nie zajrzał pod moje łóżko zeszłej nocy, więc poszedłem do pokoju mamy. Bałem się, bo było straszne pukanie w drzwi. Najstraszniejsze było przejście obok ciemnego pokoju przy schodach. Straszne. Ja. Tuż przy pokoju mamusi. Wtedy zobaczyłem pana w kącie. On. I wtedy poszedłem spać. Koniec. Cóż za urocza historia, na pewno nie mająca nic wspólnego z fabułą całego Mandela katalog i z alternatami. No może oprócz faktu tego, że dowodzi to temu, że Mark miał już z nimi do czynienia za dzieciaka. Sekcja druga. Obrazek kota. Obrazek rodziców z dzieckiem. Albo handlarzy organów właśnie zabierających swoją ofiarę do pozyskania nerek. Nie wiem, to nadal pozostaje zagadką i mamy zbyt wiele teorii co do tego, kim są ci ludzie. Niebieski balonik. Ciemny pokój przy schodach. Ostatnim obrazkiem w tomie pierwszym Mandela katalog jest wizerunek zakapturzonego mężczyzny z podpisem Intrus. Moduł ukończony. Jeśli w trakcie testu wydarzyło się coś nieoczekiwanego, natychmiastowo powiadom o tym swojego doradcę. Intrus zdaje się być kolejną postacią w gronie sfory grożącej hrabstwie Mandela. Na chwilę obecną nie wiemy, czy jest on alternatem, współpracuje z nimi, czy może jest zupełnie osobną istotą. Wszystko jednak zacznie wyjaśniać się wraz z filmem Intruder Alert. Zanim jednak do niego przejdziemy, musimy zerknąć na aktualnie pierwszy publiczny film na kanale Alexa o tytule Overthrown. W wolnym tłumaczeniu oznaczającym zdetronizowanie, obalenie tronu.
Pozornie nie ma on nic wspólnego z całą historią i jest to fragment The Beginner's Bible, animowanych historii biblijnych dla dzieci. Widzimy pasterzy śpiących na polu i blask z nieba, który ich budzi. Słyszymy głos. Don't be afraid. I bring good news of great joy for you and all people. Tonight, your Savior was born in David's town. He is Christ, the Lord. You will find him wrapped in swaddle cloth, lying in a manger. Radujcie się, nadchodzi Jezus. Tylko co to ma wspólnego z naszą historią? Chwilę później klimat filmu obraca się o 180 stopni. Tym razem przemawia do nas syntezator mowy, który opowiada historię narodzenia Jezusa. Jednak gdy przechodzimy do momentu zwiastowania Maryi przez archanioła Gabriela, jego imię i twarz okazują się być ocenzurowane, a w krótkim, zepsutym fragmencie taśmy widzimy zniekształconą twarz anioła. Mówi, że ma dla Maryi dobrą nowinę. A następnie słyszymy to. Co? Okazuje się, że to nie jest jednak zwykłe creepy szeptanie, a zakodowana wiadomość. To znaczy, jeśli włączymy napisy, to dostaniemy zakodowaną w binarnym wiadomość, która mówi: ja jestem jedynym prawdziwym zbawcą. Muszę odwrócić złudzenie. Józef jest następny. Dojdziemy do tego, co to znaczy później. Tak jak zapowiedział, Gabriel chwilę później widziany jest u śpiącego Józefa i jemu również przekazuje dobrą nowinę. I will fool the shepherds. I will know their greatest fear. I will know your greatest fear. Wake up, Joseph. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Zajebiście dobra nowina. Coś wam już zaczyna świtać? Jak to jest powiązane z dzisiejszymi czasami w hrabstwie Mandela? Zniekształcona twarz, strach, już to gdzieś wcześniej słyszeliśmy. Ponownie widzimy pasterzy w polu, jednak tym razem widzimy Gabriela z ocenzurowaną twarzą. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. I am your true savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. Jesus, let me inside of you. Wow, no to było... To było coś. Ja wiem, że głównym punktem zaczepienia całego Mandela katalog są powykrzywiane twarze, które patrzą się w kamerę, ale ten moment nie przestanie mi się nigdy podobać. Może to i prosty sposób na wystraszenie widza, ale zawsze wtedy mam nadzieję, że mam dobrze pozamykane drzwi i okna w domu. Podsumujmy to sobie póki co. Najpierw widzieliśmy normalną scenę zwiastowania, z normalnym Gabrielem, ale chwilę później Gabriel był cały zniekształcony i zaczął gadać o tym, że on jest zbawcą i że pozna strach ludzi i ich oszuka. Myślę, że bezpiecznie możemy założyć, że czymkolwiek to coś jest, nie jest to prawdziwy archanioł Gabriel, a jego podróbka, byt alternatywny, który w jakiś sposób poluje na ludzi poprzez ich strach, tak jak zostało to wspomniane w tomie pierwszym Mandela Katalog. Jeśli to założenie jest słuszne, co oznacza to dla nas i dla naszego świata? Czy to tylko alegoria, czy może dosłownie chodzi tu o to, że Bóg został zrzucony z tronu, a na jego i jego poddanych miejsce weszły ich zniekształcone wersje? A nawet jeśli, to dlaczego dopiero ponad 1000 lat później zaobserwowano pierwsze alternaty? I skąd się one wzięły? Czym są, skoro zdetronizowały Gabriela? Chwilę później, po jego zniknięciu, w napisach ukryty zostaje kolejny cytat. Tym razem z Inferno, Dantego. Cytat ten pochodzi bezpośrednio z momentu, w którym Dante wspomina swoje spotkanie z Lucyferem w 9. kręgu piekła. Lucyfer, niegdyś anioł, zbuntował się przeciwko Bogu i za to został umieszczony w najgłębszej części piekła. Czy oznacza to, że nasz Gabriel jest Lucyferem sprzeciwiającym się samemu Bogu? Czy nie widzisz? Zwiodłem ich. Tak słabe umysły. Związany jestem łańcuchami u kostek.
które stają się cięższe z każdym krokiem. Nieskończona ilość piachu będzie mym grobem, a moja głupota będzie moim dziedzictwem. Jeśli istnieje Bóg, proszę, niech mi pomoże. To jest już dobry start. Idę zakluczyć drzwi, dajcie mi sekundkę. Stowarzyszenie co do świadomości zagrożenia dzieci hrabstwa Mandela prezentuje Miejcie oko na swoje dzieci. Zdaje się, że ten film jest kolejnym materiałem instruktażowym i znowu skierowany jest ku rodzicom z małymi dziećmi. Miła pani w intro opowiada, że czasem ciężko jest mieć oko na swoje dzieci i że trzeba im poświęcać uwagę 24 na dobę. Jednak wielu rodziców daje swoim pociechom zajęcia, takie jak zabawki, spacery w wózku czy kreskówki w telewizji. Jesteśmy ostrzeżeni, żeby uważać na to, co mogą oglądać nasze dzieci. Szczególnie zwracając uwagę na zawartości z przemocą, seksem i strasznymi grafikami. Oni istnieją na różnych spektrach. Ach, super, czyli alternaty mogą mi wyskoczyć z telewizji. Dobrze wiedzieć. Mam nadzieję, że nie oglądacie tego filmu na żadnym z poniższych. Laptopie, komputerze, telefonie, telewizorze, ani monitorze CRT. Jedyną słuszną formą oglądania tego filmu to odbieranie go poprzez patrzenie na kod binarny, uprzednio wydrukowany na kartce papieru. If you hear your child screaming or crying in front of the television, wait until your child stops making noise before entering the room. You will... Widzimy dwójkę rodziców i słyszymy płacz ich dziecka zza drzwi. Matka wchodzi do pokoju i podchodzi powoli do kołyski. Zastaje ją jednak pustą. Następnie podchodzi do telewizora, żeby zobaczyć, co oglądało jej dziecko. Zrozpaczona widokiem zaginionego niemowlęcia. Intruz, oficjalnie nazwany przez Alexa Kistera, autora Mandela Catalog, po prostu liczbą 6, w jakiś sposób zdolny jest na wpływanie na naszą rzeczywistość z ekranów monitorów i zdaje się, że w szczególności upodobał sobie porywanie dzieci. Liczba 6, choć oficjalnie zdaje się nie padać nigdzie w filmach, niesie ze sobą dość ciekawą biblijną symbolikę. Liczba 7 w Biblii oznacza liczbę Boga, liczbę idealną, pełną, skończoną, tak jak choćby liczba dni, w które Bóg stworzył świat. Liczba 6 zaś jest o 1 mniejsza niż 7, jest prawie idealna, ale przez to jest skażona tym brakiem perfekcji. Mówi się, że jest to liczba człowieka bądź diabła, tak jak jej rozwinięcie, liczba bestii, 666. Czymkolwiek by ona nie była, jest to symbol czegoś niepełnego. O szóstce, intruzie w Mandela Catalog nie wiemy jeszcze za wiele, ale sama symbolika tej nazwy dużo już mówi. Teraz wiemy, w jaki sposób alternaty są w stanie dostać się do naszej rzeczywistości. Wstępnie założyć można, że ich taktyka to najpierw wywołanie u jakiejś osoby strachu poprzez jakieś medium, a potem materializowanie się w prawdziwym świecie, zabicie ich i przejęcie ich tożsamości. Ma to sens? Nie wiem, zobaczymy, jak potoczy się dalej ta historia. Swoją drogą, matka popełniająca samobójstwo na widok pustej kołyski nie jest pierwszą osobą w tej serii, która tak kończy swoje życie. Ciekawi mnie, czy będzie to powtarzający się schemat. Dalej w filmie dostajemy ostrzeżenie dla paru hrabstw, wystosowane przez lokalne władze. Poinformowani zostajemy, że w podanych hrabstwach zaginęło aż 3426 dzieci. Do miejsc, w których doszło do tragedii, zaliczamy hrabstwo Bythorn, hrabstwo Herksha, hrabstwo Mandela i hrabstwo Yonder. Hrabstwo Yonder. Jestem najzabawniejszą osobą, jaką znam, okej? Okay? Nie komentujcie. Należy nie zezwalać narażonym dzieciom na oglądanie telewizji bądź mediów mogących wyświetlać potencjalnie straszne obrazy.
Dopiero teraz widzimy skalę, na jaką postępuje inwazja bytów alternatywnych. Bo tak chyba należy to określić, jest to pełnoprawna inwazja na Ziemię. Stąd te wszystkie ogłoszenia, ostrzeżenia przed ludźmi, którzy wyglądają jak twoi znajomi, ale nimi nie są. Budowanie świata przedstawionego w Mandela Katalog jest nadzwyczaj skuteczne i pokazuje, w jakim strachu i pod jakimi obostrzeniami muszą żyć mieszkańcy tego hrabstwa. Ostatnią taśmą w filmie Intruder Alert jest materiał wideo z interwencji policji hrabstwa Mandela. Po otrzymaniu skarg na hałas w sąsiedztwie z powodu trwającego od dłuższego czasu dziecięcego płaczu, po którym nastąpił głośny trzask, wysłano śledczego do sfotografowania i nagrania domu. Otrzymujemy następnie serię fotografii z domu ofiary. Po zrobieniu wcześniej ukazanego zdjęcia, śledczy zgłosił uczucie przytłaczającego strachu i natychmiast opuścił miejsce zdarzenia. Ciekawi mnie, czy policjant wysłany na miejsce po prostu uciekł stamtąd ze strachu, czy może oficjalny trening nakazywał niezbliżanie się do miejsca zbrodni, jeśli odczuwa się strach ze względu na to, że potencjalnie może się tam znajdować alternat, który przyczepi się do niego, jeśli wyczuje jego strach, tak jak to zrobił na przykład w wypadku Marka. W celu zabezpieczenia miejsca do czasu, gdy inny śledczy będzie dostępny, funkcjonariusz znajdujący się na miejscu zgłosił się na ochotnika do rozstawienia aparatu, robiącego zdjęcie co 5 minut, ustawionego frontem do pokoju, w którym wydarzenie miało miejsce. Ukazuje nam się następnie seria zdjęć z tegoż aparatu, z podpisem, które to zdjęcie, która jest godzina i jaki jest szacowany poziom zagrożenia. Poziom zagrożenia niejasny. Co, niejasny w sensie, że jest ciemno, czy niejasny w sensie, że nie jesteś pewien, czy ta para oczu w kącie jest jakimkolwiek zagrożeniem? Poziom zagrożenia ewidentny. No i tu się zgadzamy. Zwłoki ofiary są manipulowane przez niewidzialną siłę. Wniosek. Podejrzany ukazany na zdjęciach jest na chwilę obecną niezidentyfikowany. Wydział wykluczył możliwość bycia bytem alternatywnym. Zdjęcia zostaną wysłane do przełożonych celem dalszej analizy. Ukazane wcześniej dowody pod żadnym pozorem nie mogą i nie zostaną wypuszczone do opinii publicznej. Na chwilę obecną nie wiemy, czego tyczy się interwencja z ostatniej taśmy. Było tylko napisane, że chodziło o samobójstwo. Spróbujmy jednak połączyć kropki. Ktoś w domu zmarł, jego ciało zostało zostawione na miejscu zdarzenia, a następnie nasz kochany intruz coś z nim zrobił. Na chwilę obecną jedyne sytuacje, w których intruz się pojawiał, tyczyły się dzieci i byli to Mark w dzieciństwie i porwane dziecko w Intruder Alert. No i jeszcze te 3000 innych dzieci, ale ich nie mamy wyszczególnionych. Mark już od jakiegoś czasu nie żyje, tak samo jak matka dziecka, więc teoretycznie to może być albo jedno, albo drugie. Ale powiem wam tak w sekrecie, że najpewniej chodzi tutaj o tą drugą opcję. Ukazany na zdjęciach dom to mieszkanie, w którym intruz porwał dziecko z wcześniej i w którym powiesiła się jego matka. Najpewniej to jej zwłoki pokazano ocenzurowane na zdjęciach. Nie jest to coś, co jest potwierdzone w tym odcinku, ale wolę, żebyście o tym wiedzieli, żeby później wszystko miało sens. Nadal nie jestem pewien, jaka jest rola szóstki, oprócz tego, że porywa dzieci, korzystając z monitorów. Nie wiemy też do końca, czym on jest, bo policja w hrabstwie Mandela miała już wielokrotnie do czynienia z alternatami, a jednak jednoznacznie stwierdziła, że to coś nim nie było. Przedostatni film pierwszego sezonu Mandela Katalog to Metaphysical Awareness Disorder. Zaburzenie świadomości metafizycznej, w skrócie MAD. Jest to bardzo zabawny żart, bo MAD oznacza oszaleć, a wiecie, tu chodzi o paranormalne rzeczy i że oszaleć można i haha, MAD, no zabawne, wiecie, o co chodzi. Uchroń siebie i swoją rodzinę przed MAD. Dowiadujemy się, że zaburzenie świadomości metafizycznej to śmiertelna choroba, która w ostatnich miesiącach niespodziewanie powróciła. W trzecim kwartale 1982 roku zanotowano o 95% więcej przypadków zachorowania na MAD. Według wideo na MAD choruje się przez, cytuję, wystawienie na werbalne informacje, których nie chce się poznawać. Widzimy pacjenta, obok którego materializuje się jakaś postać i coś mu szepcze. 97% osób zarażonych MAD popełnia samobójstwo. Ale nie bójcie się, pozostałe 3% przeżywa, więc warto próbować cofnąć te przewidzenia. Super.
Unikanie Mad jest bardzo proste i to pierwszy krok do upewnienia się, że będziesz bezpieczny. Po pierwsze, należy unikać częstych praktyk religijnych. Po drugie, należy unikać niepotrzebnych filozoficznych dywagacji. No i w końcu, pamiętaj o tym, żeby dbać o siebie i swoich bliskich. W tle pojawia się tekst, mówiący: unikaj otwierania oczu, gdy jesteś pewien, że mężczyzna w kącie jest aktualnie centymetry od twojej twarzy i cię obserwuje. Czyli potwierdza to naszą teorię, że cała ta heca z alternatami zaczęła się u zarania dziejów i jest głęboko powiązana z religią, bo to jest jeden ze sposobów na zarażenie się MAD. I, jak się okazuje, MAD jest efektem ubocznym spotkań z alternatami, co tłumaczy samobójstwa zarówno Marka, jak i kobiety z Intruder Alert. No i oczywiście łączy się to z pierwszym filmem w całej serii, w której wspomniano o technikach wojny psychologicznej, a także z dobrą nowiną Gabriela. Werbalne informacje, których nie chcesz znać. Czyli potwierdza się tu moja teoria o zagrożeniach poznawczych rodem z fundacji SCP. Jednym z głównych sposobów na ekspansję bytów alternatywnych jest rozprzestrzenianie tego, czego nie powinieneś wiedzieć, a co sprawia, że popadasz w szaleństwo i umierasz. Czym jest ta wiedza? Strach? Świadomy, że Lucyfer zdetronizował Boga i teraz przeprowadza inwazję na ludzkość? Cały lore Five Nights at Freddy's? Nie, dobra, to już jest za dużo. To jest już za dużo nawiązań do FNAF-a jak na jeden film. Muszę to uregulować, robiąc większą ilość nawiązań do SCP. No, i jeszcze jedna ważna kwestia. Czemu tylko 3% ludzi przeżywa wystawienie na MAD? Co sprawia, że ktoś jest odporny, a kto nie? Czy alternatory same decydują, czy ktoś przeżyje, czy może to jakaś wrodzona cecha? Exhibition. Wystawa. To ostatni film w sezonie pierwszym. Rozpoczyna go sygnał zajętej linii. Ten sam, który grał przy śmierci Marka Heathcliffa. A także muzyka grająca przy scenie samobójstwa matki. Następnie przed naszymi oczami ukazuje się kolejna scena z animowanej Biblii dla dzieci. Noah went out of his house for some fresh air. Słyszymy pukanie. Zapewne to znów Gabriel, szerzący swoją nowinę strachu kolejnej postaci biblijnej. W tle tej sceny dostrzegamy ledwo widoczny napis. Typ drugi. Wykrywalny. Okazuje się, że tym pominiętym w pierwszym odcinku typem drugim bytu alternatywnego jest sam Gabriel. Istota, która najprawdopodobniej rozpoczęła to wszystko. W niekanonicznym teraz odcinku zasady Think tak właśnie prezentował się typ drugi. Widzimy zdjęcie dwójki dzieci, stojących przed wejściem do kościoła. Na chwilę obecną nic ono nam nie mówi, ale to będzie dość ważna poszlaka. 1992 rok. Śledztwa hrabstwa Mandela. Heathcliff. Sprzeczka. Dowody. Sprawa 00432. W tym filmie dowiadujemy się nieco więcej na temat śmierci Marka. Niejaki porucznik Thatcher Davis zebrał wszystkie dowody w tej sprawie. Pierwszym z nich jest osobista kamera chłopaka, która daje nam wgląd w jego stan psychiczny przed śmiercią. Widzimy nagrania z jego pokoju, z drogi autem, a także spod katedry, uwiecznionej na zdjęciu widocznym wcześniej. Nagrania te powstały przynajmniej parę tygodni przed incydentem w domu Cezara. Ten wydarzył się 12 września 1992 roku, a jedno z nagrań posiada datę 30 sierpnia 1992. Wideo jest chaotyczne. Ciężko jest dokładnie ustalić jego chronologię. Wiemy na pewno, co też ustalił porucznik Davis, że Mark od dłuższego czasu wykazywał paranoiczne zachowania. Najpewniej przez zarażenie MAD. W paru fragmentach widzimy drzwi, które otwierają się same. Twarze w oknach, a także, co najważniejsze, ekran, z którego wyłania się twarz intruza. Mark od dziecka miał styczność z alternatami, a przynajmniej z intruderem, co w końcu doprowadziło go do zguby. Może katedra była miejscem, w którym chciał się schronić? Może coś skłoniło go do odpalenia telewizora, żeby wyjść na spotkanie intruzowi? Na chwilę obecną nie jesteśmy tego pewni, ale całość powoli nabiera mniej więcej sensu, mimo że pojawia nam się coraz więcej pytań. Wiemy na pewno, co się wydarzyło i jak do tego doszło, ale nie wiemy, co za tym stoi i w jaki konkretnie sposób.
Powinienem wam kazać w trakcie tych filmów mieć pod ręką notatniki i notować wszystkie te informacje. Ja je później spróbuję wam pokazać w jednym w miarę spójnym timeline'ie, ale póki co, dla mnie samego nawet, to jest ciężkie do poukładania. Po ukazaniu nam dowodów wracamy do filmu z Biblii. Ten fragment czytać można jako potwierdzenie tego, co dotychczas sądziliśmy na temat całej sytuacji z Gabrielem. Jest zupełnie odmiennym typem alternatów i u zarania dziejów zasiał ziarno strachu w ludziach, pozwalający na tworzenie bytów alternatywnych. W napisach ukryto cytat z drugiego listu do Koryntian. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Czyli to ponownie potwierdzenie tego, że Mandela katalog to Among Us, tylko że szatan jest impostorem. Nie wierzę, że powiedziałem to poważnym tonem. Ostatni segment tego materiału rozpoczyna się zmienionym logo Ministerstwa Zjawisk Czasowych Stanów Zjednoczonych, na którym pisze śmierć Marka Heathcliffa. Po chwili logo zmienia się na jego zwykłą wersję, w której tym razem widzimy, że jego praca została wznowiona bądź usprawniona w roku 1990. Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich został niedawno wystawiony na działanie telewizorów lub luster, natychmiastowo skontaktuj się z lokalnymi władzami. Rekompensata finansowa nie będzie dostępna. Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania w związku z niedawno wystosowanym nakazem zniszczenia telewizorów i luster, zadzwoń na poniższy numer. I tym okropnie ponurym akcentem kończy się pierwszy sezon Mandela Katalog. Umierają ludzie, dzieci zostają porywane. Wszystko najpewniej z powodu demonicznych istot podszywających się pod inne osoby. A teraz dowiadujemy się, że rząd wystosował nakaz niszczenia telewizorów i luster. Bo intruz jest w stanie skutecznie przez nie przenikać do naszego świata, jak widzieliśmy to już wcześniej. Nadal nie mamy pojęcia, jakie powiązanie ma on z alternatami, ale zdaje się z nimi współpracować. Nie wiemy nadal, jakie jest jego modus operandi. Z jednej strony zdaje się porywać dzieci, jak jeszcze są małe, z drugiej zaś Mark zdaje się tylko spotkać go raz w dzieciństwie, a potem dopiero przed śmiercią przez alternata Cezara i efekty MAD pokazują się u niego niedługo przed samobójstwem. Pewnie ma to coś wspólnego z religijnością Marka, która, jak wiemy, jest jednym z powodów zarażenia się MAD. Widzieliśmy, jak parokrotnie wracał do kościoła, z którym jest jakoś związany. Miał on dla niego duże znaczenie. Dzięki temu założeniu łatwo się domyślić, że to właśnie on, jako dziecko, widnieje na zdjęciu sprzed katedry. Kim jest towarzysząca mu dziewczynka? Na odpowiedź poczekamy sobie jeszcze trochę. Przed nami sezon drugi Mandela Katalog. Mijały miesiące, a ja nie byłem ani trochę bliżej odpowiedzi. Za oknem szalała zima. Zacząłem się zastanawiać, że może ten cały Mandela i jego katalog to dobra sprawa. W końcu, według znalezionych przeze mnie notatek, zajmowali się porywaniem dzieci, a to przecież przysługa dla społeczeństwa. Chyba wiem, kto mi może powiedzieć coś więcej na ten temat. Ktoś, kogo od bardzo dawna nie widziałem i kto nie powinien ujrzeć światła dziennego nigdy więcej. Ale śledztwo wymaga poświęceń.
Tak jak sezon pierwszy dział się na przełomie lat 80. i 90., głównie w roku 1992, akcja sezonu drugiego rozgrywa się 17 lat później, a tomu drugiego konkretnie w trakcie ferii zimowych w 2009 roku. W tym sezonie przenosimy się z klimatów VHS do bliższych teraźniejszości materiałów nagrywanych niskiej jakości kamerami Samsung i edytowanych w Windows Movie Makerze. Nie sprawia to jednak, że historia hrabstwa Mandela staje się mniej przerażająca. Wręcz przeciwnie. Z odcinka na odcinek widać, że jakość i wkład pracy w to ARG są coraz większe. Tom drugi Mandela Katalog rozpoczynał się plakatem o dwóch poszukiwanych przez FBI chłopakach. Adam Murray i Johna Marshall są podejrzani o powiązania z paranormalnym zrzeszeniem Bythorn, a nagroda za ich odnalezienie to aż 100 tysięcy dolarów. Bythorn to jedno z hrabstw, które najprawdopodobniej sąsiadują z hrabstwem Mandela, a jego nazwa pojawiła się już raz, gdy wspomniano liczbę porwanych dzieci w czterech różnych lokacjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Chwilę później oznaczeni zostają jako ofiara trzecia i ofiara czwarta, na wzór Cezara i Marka. Słyszymy dźwięk połączenia telefonicznego. The Bythorn Paranormal Society. How may I help you? Hello? May I schedule an appointment? Of course, ma'am. Where's the location? My home. Okay, thank you. Would you mind giving me a brief description of what you've been experiencing? I've been hearing things. Like what, ma'am? I still hear the meows of my old cat Johnny. But the little guy passed away a few years ago. Really? A freaking cat alternate? Shh! I don't think it's an alternate. I just think his soul roams the house still. I want to make sure he finds peace in whatever realm he resides in. Do you think you could help guide him? We can certainly try, ma'am. When would you like us to visit? As soon as possible, please. When's your next opening? Well, we could do tonight if you want. Can you do three nights? I'm away from home on a business trip. I'm sure this will give you enough time to deal with him. Well... How about 500 a night? Oh, hell yeah! All right. Sounds like a plan. We will help your cat, ma'am. Thank you so much. I appreciate it more than you can think. No problem, ma'am. It's just what we do. Czyli zrzeszenie paranormalne Bythorn to dwójka młodzieniaszków poszukiwanych przez FBI za wchodzenie ludziom do domów i sprawdzanie, czy nie ma w nich duchów albo alternatów. Nie dziwię się, że za ich głowy jest tak wysoka cena, skoro w ciągu ostatnich 20 lat okoliczne hrabstwa borykają się z wieloma zgonami i porwaniami przez te istoty, a oni jak gdyby nigdy nic stwierdzają, że będą się za nimi uganiać. To zupełnie tak jak w pewnej grze, w której główny bohater pięciokrotnie wraca na stanowisko pracy, mimo że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony "Fuck, miało już nie być więcej FNAF-a, wyjdź z mojej głowy, fuck off!" Dostajemy nagranie z kamerki GPS auta chłopaków. W drodze do domu kobiety, która zleciła im opiekę nad jej martwym kotem... Boże, jak to głupie brzmi. W drodze do jej domu zepsuł im się samochód, więc podjęli decyzję, żeby ukraść kolejne. Tak, kolejny, ten też był kradziony. Ale i tak już są poszukiwani, więc to mało co zmienia. W trakcie tego wszystkiego widzimy zdjęcia robione przez Johna, który nabija się ze wszystkiego i widać, że nie podchodzi do całej sytuacji na poważnie. Podczas rozmowy chłopaków, Johna poddaje w wątpliwość fakt tego, czy alternaty w ogóle istnieją i czy babka, do której jadą, po prostu nie jest zjarana i ducha nie ma. Tak czy siak dostaną gotówkę, więc to chyba się dla nich najbardziej liczy. And the mayor was just too stupid to just make that entire infographic. Yeah, but then, like, why are we getting so many calls about alternates in the first place? Well, maybe because maybe it's mass hysteria, right? Do you think this is the rise of the war on alternates? I don't know. We're just two guys driving. Again, bardzo podoba mi się to, jak w subtelny sposób tworzony jest świat Mandela Katalog.
proste wymiany zdań pokazują nam, że problem alternatów jest na tyle rozprzestrzeniony, że są ludzie, którzy w nie nie wierzą. Że są ludzie poszukiwani za to, że się za nimi uganiają i że władze cały czas muszą upominać, że niebezpieczeństwo nadal jest wśród nas, a mimo to znajdą się tacy, którzy będą łamać wszelkie obostrzenia. Może Mandela Katalog to tak naprawdę metafora co do pandemii? No co? Holy shit, that's actually really useful. I mean, they didn't have to outlaw these things, did they? Like, I doubt that guy's face could appear on something like this and, you know, kill you, I don't know. No, they did not. Jeśli jeszcze nie doszliście do wniosku, że Adam i Johna nie są najbardziej inteligentnymi istotami na Ziemi, to fakt tego, że łamią wszystkie prawa i korzystają z urządzeń z monitorami, wiedząc jednocześnie, że szóstka może ich zabić, plus fakt tego, że przyjęli zlecenie od randomowej babki oferującej po $500 za nockę, co nie jest wcale podejrzane, powinno sprawić, że już o tym doskonale wiecie. Na miejsce docierają kwadrans przed północą i prędko rozpoczynają swoją pracę. Pierwsza noc. Z 12 na 13 stycznia. Była dość spokojna. Adam wchodzi do środka, a Johna zostaje w samochodzie. Kontaktują się przez interkom kamery i przesył zdjęcie wideo. Udaje im się rozstawić starą kamerę na taśmę w jednym miejscu, żeby nagrywała wnętrze domu. Nawoływanie Kici Kici do ducha kota niestety nie daje za dużo na początku. Z pomocą typowych dla duchołapaczy urządzeń, takich jak miernik EMF i Ghostbox, Adam próbuje skontaktować się z Johnem. Johna śmieje się z niego co chwilę, mówiąc, że wygląda jak idiota i że co, kot zamiałczy ich na śmierć? I don't really have to take that much seriously at all, because I'm in here, and you're in there, and you're... Yeah, because you were too scared to go inside to begin with. Not too scared. I'm not too scared. Yes, you are. No, I'm not. I'm not scared. I'm not. I'm not. I just... I'm allergic to cats. Jedynym ciekawym odkryciem tej nocy są zamknięte drzwi, które znajduje Adam. Johna proponuje, żeby je rozwalić czymś, ale mimo, że są już poszukiwanymi kryminalistami, to jednak nie będą niszczyć drzwi jakiejś randomowej kobiety. Poza tym, chyba miała prawo zamknąć któreś z drzwi w swoim domu, kiedy zamierzała do niego wpuścić dwójkę obcych ludzi, co nie? Kolejny piękny dzień w hrabstwie Mandela. O, patrzcie, mikrofon z kamerki się zepsuł. Z nieznanego powodu. Tak, jasne. Chłopaki oboje stwierdzają, że w sumie nic ciekawego nie znaleźli prócz zamkniętych drzwi do piwnicy. I Johna stwierdza, że im dłużej nad tym myśli, tym bardziej nie chce być w tym domu. Oboje dochodzą do wniosku, że chyba zostali po prostu zatrudnieni jako nianki dla pustego mieszkania. Johna proponuje, żeby olać to, odjechać i powiedzieć babce, że byli tutaj przez 3 dni. I'm looking at this house and I'm looking at this footage and even though there's nothing too threatening about it, I don't like it. I really don't like it. It's literally just an empty house, bro. I w sumie to prawda, póki co nic się nie wydarzyło. Johna, powiedz mi, od jak dawna prowadzicie BPS? Do jak wielu pustych domów zaglądaliście w nocy? Bo wydaje mi się, że na tyle dużo, żeby móc się bezkarnie szlajać po świecie przez większość czasu. I teraz boisz się pustego domu? Załóżmy, że to po prostu złe przeczucie albo szósty zmysł, a nie lazy writing. Czym się zakrzyczyłem, przepraszam. Nagle chłopakom przerywa krzyk dobiegający z wewnątrz domu. Wideo GPS wyłącza się. A urządzenie pokazuje błąd 333. Przypomnijcie mi, żebym zaraz wam wytłumaczył, czym jest błąd 333. Okej? Okay? Dzięki. I really don't like this now. I'm the opposite. This is kind of interesting. I don't think you should go in there now. I'm going back in. Noc druga. Wystawienie na usunięto wywołuje zwiększone zniekształcenia wideo i niszczenie czegoś. Nie wiem, ale ten bardzo motywujący cytat potwierdza coś, co w sumie było oczywiste. Mianowicie, że działanie alternatów, intruza i całej tej bandy wpływa znacząco na materiały wideo. Nie zdziwiłbym się, gdyby początkowe glitche i zmiany w taśmach instruktażowych w pierwszym sezonie pochodziły właśnie od intrudera bądź Gabriela. Żeby tylko pośmiać się z ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi. To w sumie kolejny bardzo popularny schemat, jeżeli chodzi o horrorowe ARG. Istoty, które wpływają na cyfrowe media, a sama ich obecność je zniekształca. Mamy to chociażby
fantastycznej serii, jaką jest Marble Hornets. Główny antagonista, Slenderman, operator, nie dość, że ma drastycznie wyniszczający wpływ na nagrywane przez bohaterów wideo, to jeszcze rozprzestrzenia coś, co nazwane zostało mianem Slender Sickness, choroby Slendera, która wyniszcza również ich umysły, tak jak Mad w Mandela Catalog. To ograne schematy, ale na tyle ograne, że bardziej zdziwiłbym się, gdyby ich tutaj nie było. How did you die? Where are you from? What year were you born in? Are you lost? Am I coming through? Loud and clear. Oh my god, behind you! Shut up! You see anything on the cameras? Oh my god, behind you! Dude, cut it out! Oh my god, behind you! Dude, seriously, stop! Oh my god, behind you! Behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. Zdaje się, że to idealny moment, żeby stąd jak najszybciej uciekać. Jak dobrze wiemy, alternaty są w stanie idealnie odwzorowywać wygląd każdego człowieka, więc założyć można, że ich głos również. A to, co krzyczało na Adama, raczej nie był to Johna. Cokolwiek to jest, odzywa się do Adama. Mówi, że go obserwowało od jakiegoś czasu i że go widzi. To dobry moment na przerwę i obejrzenie kolejnej bajki o Biblii, akurat jak zaczęło robić się interesująco. Tym razem jest to fragment historii o ogrodzie Eden, konkretnie o momencie, w którym pierwszy człowiek, Adam, zostaje skuszony, żeby zjeść owoc poznania dobra i zła, sprzeciwiając się bezpośrednio Bogu. Tak, ta seria może i jest subtelna w budowie świata, ale za to w przekazywaniu metafor i fabuły jest subtelna jak pociąg towarowy. Nawet jak zamkniesz oczy i uszy, to nie ominie cię jakakolwiek przenośnia. Adam gryzie owoc. Wąż, szatan, bardzo się z tego cieszy i mówi, że nagle czuje się przerażony. W którymś momencie nocy Adam zasnął, bo stracił przytomność z niewiadomego powodu. Bo jedno z zrobionych zdjęć ma podpis: tutaj chyba poszedłem w kimę. Adam. Okej, okay, to znowu miesza nam w głowie. Kto wypowiada te słowa? Gabriel? Jeśli tak, to nie ma problemu. To znowu ta sama gadka o tym, że on jest zbawcą i tak dalej, cool. Ale jeżeli to nie on, tylko ktoś inny mówi, że podążyłeś za pasterzem, zamiast tego podążaj za moim głosem, to o kogo chodzi? Mamy tu jeszcze jakąś drugą siłę? Może intruz jest tą drugą siłą? No i nie zmuś mnie do obudzenia reszty. Reszty... kogo? Johna próbuje się skontaktować z Adamem w sprawie niedziałającej kamery, ale znikłą skutecznością. Zdaje się, że Adam nadal śpi. Widzimy okno balkonowe, na początku zasłonięte, a później uchylone. Ktoś dostał się do środka. Żeby dodać pikanterii całej sprawie, uprzednio zamknięte drzwi do piwnicy również zostają otwarte. Mamy towarzystwo. I to nie tylko szóstkę, bo chwilę później widzimy to. Nazwany przez samego Alexa w poście na mediach społecznościowych głosicielem, alternat szepcze mu w trakcie snu niezrozumiały bełkot. Twarz głosiciela na chwilę zostaje przyciemniona, a w napisach do filmu czytamy: pacjenci zgłaszają nieprzespane noce po pojawieniu się symptomów. Jednakże nie jest ciężko temu zapobiec. Pacjent musi aktywnie tego poszukiwać. MAD. Zaburzenie świadomości metafizycznej. Choroba, która w 97% przypadków kończy się śmiercią pacjenta.
Teraz dowiadujemy się, że te 3%, które przeżywa, żyje tylko dlatego, że aktywnie szuka więcej informacji na temat nienazwanych horrorów, które są mu prezentowane. Tak jak Adam. Aby przeżyć zjedzenie zakazanego owocu, należy zjeść ich więcej. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. Rola głosiciela w tym wszystkim jest mało znana, ale zakładam, że, jak sama nazwa wskazuje, w jakiś sposób roznosi on mad, wystawiając ludzi na zakazaną, wyniszczającą wiedzę. A Adam właśnie został nią zarażony, jeśli nie był chory już wcześniej. Obraz 333. Błąd 333. Później jeszcze będziemy mieli tom 333 Mandela Katalog. O co z tym chodzi? Pokazuję i objaśniam. Po pierwsze, 333 to połowa 666, czyli diabeł, temat zamknięty. Po drugie, błąd 333 w GPS-ie. To nie jest prawdziwy błąd. Błąd 333, z tego co czytałem swego czasu, był używany przez skamerów, żeby użytkownik, widząc ten błąd, zadzwonił na ich numer i podał swoje dane osobowe, wpadając w ich pułapkę. Widzimy analogię? Poza tym, ciekawi mnie, czy symbolika połowy 666 ma jakiś większy sens. To mogłoby oznaczać, że symbolem 333 oznaczana jest inna istota niż szatan. Gabriel, ta druga siła. Może nawet sam intruz, jako oznaczenie przeciwieństwa, bądź inności względem głównego antagonisty serii. To może być nadinterpretacja albo za daleko wychodząca teoria, ale nie możemy tego wykluczyć na chwilę obecną. Może to też być po prostu symboliczne oznaczenie działań szóstki, a tak naprawdę on, Gabriel i Głosiciel grają do jednej bramki i nie ma żadnej drugiej siły. Ale kto wie? Na pewno nie ja. Ja jestem tylko typem od teorii spiskowych. Nie wiem. Adam, czemu nie wróciłeś do auta po rozmowie z tym czymś? Johna? Nie udawaj, że nie wiem, że gapisz się na te głupie zdjęcia cały dzień. Wiem, że to czytasz. Człowieku, jestem głodny i nie chcę odjeżdżać bez ciebie. Martwię się trochę. Nie wiem, czym jesteś tam tak zajęty. Wracaj po prostu do auta i chodźmy na pizzę, potem do domu. Proszę. Johna, spójrz. Zamknięte drzwi się otworzyły. Nareszcie słyszę kota. Miauczy. Zadzwoń przez radio i pomóż mi z tym. Nic nie jest warte takiego ryzyka. Tekst, który pojawiał się przy instruktażu policji, pojawia się teraz w domu na ścianie. Johna jest przerażony. Ujawnił swój strach. Chce już wracać. Adam z kolei wręcz przeciwnie. Pragnie dociec, co się tu dzieje naprawdę. Ta ostatnia konwersacja jest chyba najlepszą częścią drugiego sezonu i pokazuje zdolności aktorów grających Adama i Johna, więc puszczę ją wam w całości. Now you're taking this seriously. Dude, I don't know what you want from me. I'm as serious now as I've ever been. This whole time, huh? So you fucking with me was you being serious. I get that I screw around sometimes, okay? But that's just what I do. Well, maybe it shouldn't be. Look, man, I'm just devastated that I'm not as broken as you still are with everything that's happened, and I'm sorry that I can't keep helping you carry this burden. What does that have to do with anything? But I'm reaching my fucking limit here. These things have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. No, I don't. Fucking listen to me! You're not invincible, okay? I know you thought that when we started doing these fucking death marches. And nothing happened, and I get it, but this right here is real. And you should know that more than anybody. What's that even supposed to mean? I wish we never looked for your because she is dead and gone, and we were never gonna get her back. What did you just fucking say to me? And I'm sorry that these are the lives that we lead today, but Adam, if you walk down those stairs, you'd be joining her. And if by some miracle you come back out, I don't think you'd be yourself, and I'm telling you right now that I won't be here to confirm that. Well then just fucking leave then! Leave! W tle rosnące napięcie przerywają tylko pomiałkiwania kota. Nie sądziłem, że doświadczę w tej serii osobistej, emocjonalnej historii, w dodatku tak świetnie zagranej. A jednak, Adam i Johna, oboje zostali w swoim życiu w jakiś sposób doświadczeni przez alternaty.
Nie wiemy, co się wydarzyło, oprócz tego, że Adam stracił kogoś ważnego i teraz ugania się za tymi potworami, żeby ją odzyskać. Adam uznał to za swoje obsesyjne powołanie. Pozbawiło go to śmiertelnego strachu. Johna zaś odrzucił je i odszedł. Johna. Jonasz. Bo wiecie, w Biblii Jonasz odrzucił questa od Boga i za to połknął go wieloryb. Powiedział po prostu, sorry Bogu, ale nie, nie idę do Niniwy, ja chcę sobie chillować. A Bóg był jak, o ty chuju. Jakby, metafory w tej serii naprawdę nie są subtelne. Ale ten moment i tak sprawia, że mam ciary. Może nie aż tak jak przy scenie wyjaśnienia pewnej tajemnicy w Mirza RG, bo tam to cały byłem w ciarkach dosłownie, ale tu też jest git. Takie 7 na 10 w skali ciarometru, albo 1 na 1 w skali gitomierzu, czyli że jest git. Skrzypienie drzwi. Adam schodzi po schodach do piwnicy. Oczywiście okazuje się, że kota nie ma. To była pułapka. Pułapka nikogo innego jak szóstki, pojawiającego się na starym monitorze. Ekran miga obrazkami z poprzedniego sezonu, poprzednimi ofiarami i zdjęciami alternatów. W napisach do filmu ukryte są odpowiedzi szóstki. Nie pamiętasz mnie. Słyszymy muzykę z pozytywki. Widzimy fragment kobiecej twarzy. Interesujące. Czyli Adam musiał mieć już wcześniej styczność z intruzem. Nie pamięta go, więc coś ich łączy. I pewnie ma to coś wspólnego z martwą kobietą, o której wspomniał Johna. Pozwolę wam się samym domyślić, o co chodzi. Nie rozumiem, skąd pojawiły się pytania o to, co zrobił Adam, bo on dosłownie tylko zszedł do piwnicy, a to zabrzmiało, jakby w jakiś sposób zaszkodził szóstce. Może to nadinterpretacja? Ponownie, a może po prostu brak informacji na chwilę obecną. Co wiemy na pewno, to fakt, że Adam dopiął swego i spotkał się twarzą w twarz z nawiedzającym go potworem. Nie wiem, jakie są tego implikacje, tak samo jak nie wiemy, co się stanie z nim dalej. A co stało się z Jonaszem? Uciekł. Johna umiera na poboczu drogi. Mało widowiskowa śmierć. Ale o ile mi wiadomo, to tak, to jest śmierć. Johna najpewniej zostaje zabity przez któregoś z alternatów. Adam z kolei raczej pozostał przy życiu. I tak czwarty sezon potwierdza, że Johna nie żyje, a Adam żyje, ale tego nie będę omawiał w tym odcinku, bo za dużo i tak mam kontentu, żeby nagrać ten film. Z odpowiedziami na wszystkie nasze pytania przychodzą na szczęście dwa następne filmy w sezonie drugim. Najważniejsze i najpotężniejsze materiały, zatytułowane Mój film MP4 i Mecz piłki nożnej 2009. Duch złapany na nagraniu? Widzieliście to?
Spójrzmy jeszcze raz. Tak, to wnosi naprawdę dużo do fabuły. Po tym cudownym filmiku widzimy ciemny korytarz i zdjęcia drzwi, łudząco podobne do tych w domu kobiety z tomu drugiego. Zauważcie, że mają one drzwiczki dla kota. To mogą też być drzwi w domu Marka, w domu Cezara, albo w domu, w którym powiesiła się tamta kobieta, nie mam pojęcia. Wszystkie domy w tej serii wyglądają tak samo. Tak samo jak wszystkie te postacie wyglądają tak samo i jestem pewien, że wszyscy to jest jeden wielki alternator, który robi nas w chuja. Ale tak na poważnie. Mimo, że pozornie ten film nie wnosi kompletnie nic do fabuły, to bardzo fajnie pokazuje nowy setting, w którym się znajdujemy. To już nie lata 80., a początek XXI wieku, w którym filmiki o strasznych duchach i paranormalnych zjawiskach są montowane w Windows Movie Makerze i nagrywane na kamerach Samsunga. A poza tym, może jednak coś wnoszą do fabuły. Alex kiedyś wrzucił na karcie społeczności na YouTube taką, niestety już usuniętą, grafikę. Przedstawia ona przewodnik po bytach alternatywnych z roku 2005. Trzy pierwsze typy już znamy. Doppelganger, idealnie podszywając się pod człowieka, niewypowiedziany, znany wcześniej jako wykrywalny. Imię, którego nie należy wypowiadać. Gabriel. Wybrakowani podszywacze, czyli ocenzurowany typ trzeci, którzy albo nie ukończyli procesu przemiany, albo został on wstrzymany. Czwarty typ to tulpa. Większość jej opisu usunięto, pozostawiając frazę lustra, najnowsze zagrożenie. Ogólnie dla osób niedoinformowanych, tulpy to myślotwory wywodzące się z tradycji buddyjskiej. W bardzo, bardzo dużym skrócie są to wymyśleni przyjaciele, których tworzysz w swoim umyśle, a przez powtarzanie procesu manifestacji ich, twój umysł przyzwyczaja się do nich na tyle, że stają się oni semi-prawdziwi. To znaczy, twój umysł tak silnie zostaje przekonany o tym, że istnieją, że tulpy nabierają własnej świadomości i własnej wolnej woli, odrębnej od twojej. Parę lat temu trochę się w to bawiłem i chciałem nawet zrobić o tym cały materiał na YouTubie, ale nie o tym teraz. Wiemy, że tulpy, tworzone przez kogoś najpewniej, mają coś wspólnego z lustrami. Póki co, nie wiemy co. A jeśli mówię, że póki co, to znaczy, że niedługo się dowiemy. Spokojnie. Ostatni typ to mimik. I z tego, co ocenzurowano, wywnioskować możemy, że mimiki przyjmują postaci fizycznych obiektów. A jedynym sposobem na ich rozpoznanie to słyszalne dźwięki oddychania, które wydają. Tak jak typowe mimiki w RPGach. I ja nie mówię, że to, co tutaj ukazano na filmie, to mimiki, ale aktualnie innego ciekawego tropu nie mamy. Na stronie wiki tego odcinka ludzie piszą, żeby się przyjrzeć, to zobaczymy oczy alternata, ale ja tutaj nic nie widzę. Pozostaje jeszcze kwestia, kto te filmy nagrał. Drugi film, Mecz Piłki Nożnej 2009, ma dość podobny schemat. Surykatki Mandela kontra Borsuki Bithorn. 23 września 2009. Nie zdziwi was pewnie, jeśli powiem, że na tym filmie widzimy mecz piłki nożnej. Potem zaś kolejne materiały z zaciemnionych pomieszczeń i miejsc nocą, które nie są nijak związane z tematem filmu. Może później okaże się, że to mega ważne filmy, może nie. Na chwilę obecną najlepsza teoria jest taka, że któryś z bohaterów się schlał i w połączeniu z Mad nagrał te filmy. Będę szczery. Pierwsze, co mi przyszło do głowy po obejrzeniu tego filmu, to że jakiś alternat z drobki kuje dziecko z drogi, żeby samemu strzelić gola. Popełnianie wojny psychologicznej poprzez niszczenia marzeń innych. I tym sposobem przechodzimy do sezonu trzeciego. Sezon drugi może i nie był najdłuższy, ale za to widać w nim postęp w jakości produkcji i opowiadaniu konkretnych, personalnych historii, które rzeczywiście dają realne wątki i postacie w tej historii, oprócz o, dwójka chłopaków rozmawia i potem umiera. Chociaż nie, to w sumie nadal jest dwójka chłopaków rozmawia i potem umiera, ale z dodatkowymi krokami. Chodzi mi o to, że jest progres. Brawo, Alex. A Kysz, Kysz. Jeszcze mnie zamiałczy na śmierć. Wiem już prawie wszystko. Te notatki układają się w całość. Wiem wszystko o kotach w demonach, demonach w kotach i innych rzeczach, które w kotach nie powinny się znajdować. Ale jak łączy się to z tym całym Mandelą? Oj, wiem, że nie jesteśmy w najlepszych stosunkach po tamtym rytuale i zamknięciu cię na wieczność w klatce, ale musisz mi pomóc. Oddam ci wszystko. Przysięgam. O, to na nic. Oczywiście, że nie będziesz chciał ze mną współpracować po tym wszystkim. Zaraz. A co to?
No tak, to było takie oczywiste. Dziękuję ci. Dziękuję. W sezonie trzecim na chwilę obecną mamy 4 filmy, przy czym jeden został usunięty i muszę go odkopywać. A także, co ciekawe, mamy tutaj stronę internetową z ukrytym hasłem, która też niestety została usunięta i też muszę ją odkopywać. Pierwszy film to, jak pewnie się domyślacie, tom 333 Mandela Catalog, dziejący się w 1992 roku. Zważając na to, że kod i liczbę 333 łatwo powiązać nam z pewną zakapturzoną postacią, to wiemy, na kim znowu się skupi historia. Tom 333 rozpoczyna się ujęciem z lotu ptaka, zbliżającym się powoli w stronę domu, z którego szóstka porwał dziecko w odcinku Intruder Alert. Słyszymy płacz dziecka i rozmowę jego rodziców, Lynn i Jude. Okay, what's wrong, honey? Everything's gonna be okay. There's no need to cry. Hey, what's up? You started crying again. Same time, I don't know what to do. I'm sorry, I just don't know how to help you anymore. Are you absolutely sure it's not the... No, I keep telling you, it's not... I've had it unplugged for weeks now. Stop. W trakcie rozmowy rodziców widzimy ich papiery rozwodowe. Jude i Lynn Murray brali ślub w 1990, a rozwiedli się w 1992 roku, mając jedno dziecko. Jude i Lynn Murray mieli jedno dziecko, które zostało porwane, a matka się powiesiła. Idąc tym tropem, Adam Murray jest ich synem i to on został porwany w Intruder Alert. To daje nam tyle odpowiedzi i tyle samo pytań. Oznacza to, że szóstka porywa dzieci, nie oznacza, że one giną. Adam wychowywał się bez rodziców, ale żył. W jaki sposób? Gdzie? Co robi intruz z dziećmi, skoro nie zjada ich ani ich nie zabija? I jak ktoś się nie skapnął, że te 3000 dzieci jednak żyje? To też odpowiada nam, kogo szukał Adam przez ten cały czas. Od początku chodziło mu o zmarłą matkę. I to dlatego poszukiwał alternatów za wszelką cenę, żeby dowiedzieć się, czemu do tego doszło. To odkrycie rzuca dodatkowo światło na frazę, którą wypowiedział intruz w tomie drugim. Zbudź się, Adamie. Nie zmuś mnie do obudzenia reszty. Tu pora na moją kolejną odklejoną teorię, ale może intruz tak naprawdę... przechowuje te dzieci w jakimś miejscu i hibernuje jako swoje osobiste narzędzie, które w odpowiednim momencie wybudza. Nie mam pojęcia, czemu miałbym tak twierdzić i po co miałoby to robić, ale w mojej głowie ma to sens. Jude zgadza się przyjść do Lynn, żeby jej pomóc z dzieckiem następnego dnia. I swear to God, Lynn, if this is just an imaginary friend or something, I'm gonna lose it. Nie, ta seria nie jest subtelna, ani trochę. Kolejne ujęcie z przestworzy. Jakby ten, którego imienia nie wypowiadamy, patrzył na nich z przestworzy i planował swój atak. Widzimy zbliżenie na oko dziecka, oglądające telewizję, mimo że powinna być ona zniszczona albo odłączona. Na ekranie pojawiają się 3 trójki. Karta tytułowa tego odcinka, uświadamiająca nas, że to coś będzie mocarne. Okazuje się, że głównym bohaterem tego odcinka nie będzie Adam ani jego rodzina, a porucznik Thatcher Davis, policjant pracujący w hrabstwie Mandela. Widzimy w telewizji przekaz na żywo, z awansowania zarówno Davisa, jak i sierżant Ruth Weaver, po czym słyszymy kolejną rozmowę telefoniczną. Do Thatchera dzwoni dyrektorka liceum Mandela. Mówi, że jeden z jej uczniów, Mark Heathcliff, nie pojawia się w szkole od jakiegoś czasu i zaczynają się o niego martwić. Jak wiemy, to co policjanci znaleźli na miejscu w domu Marka nie było tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Ponownie wracamy do materiałów dowodowych, które mieliśmy okazję oglądać w ostatnim odcinku pierwszego sezonu. Okazuje się, że było ich trochę więcej, a to co zobaczymy za chwilę rzuci nieco światło na całą sprawę. Widzimy nagranie Davisa z domu Marka, wraz z dokładną datą urodzenia i śmierci Marka.
Na jego łóżku walają się łuski po nabojach. Thatcher znajduje odpalony telewizor, odtwarzacz kaset i Biblię, a także notatki Marka. You do realize you just got promoted, right? You don't have to work on this bullshit case anymore. Listen, I got a lead. Okay? It's got some evidence to review still. That's it. I'll believe it when I see it. Ruth Weaver, policjantka pracująca z Davisem, zdaje się zauważyć, że ten chorobliwie przygląda się sprawie alternatów. Ciekawe. Nowe dowody ujawniły, że na miejscu zbrodni, konkretnie na klamce od drzwi Marka, znajdowały się ślady palców Cezara, jego przyjaciela. Tak jak domyślaliśmy się wcześniej, to najprawdopodobniej on stał za doprowadzeniem do śmierci chłopaka. Odciski palców Marka z kolei znaleziono na pistolecie, odtwarzaczu kaset, notatkach i kamerze. Pierwsza kaseta znaleziona w jego pokoju zatytułowana jest Cienie pod drzwiami. Nie są to żadne nowości w sprawie, ale zdecydowanie nadaje to poczucia niepokoju. Niektóre rzeczy w tej serii nie służą postępowi fabuły, a po prostu mają cię przerazić. I za to szanuję całą produkcję, bo kiedy to się już pojawia, to działa bardzo skutecznie. Druga kaseta, kaseta audio, nazwana została Głosy spoza mojego pokoju. To open the door. No. I am not going away. Ta ostatnia kakofonia głosów jest czymś, na co w swoim filmie o Mandela katalog zwrócił uwagę Wendy Goon i co dogłębnie go przeraziło. I teraz, oglądając ponownie ten fragment, muszę się jak najbardziej zgodzić. Jest to creepy w cholerę. Nie wiemy, co ze sobą niesie ten monolog i czy cokolwiek wnosi, ale brzmi to jak rozmowa paru osób. Może to kwestia paru alternatów, rozmawiających ze sobą i niecierpliwiących się faktem, że Mark nie chce ich do siebie wpuścić. Może to kwestia jednego alternata, który powtarza poznane kiedyś kwestie i który potem wpada w szał, bo nie wie, co już powiedzieć i łączy głosy wszystkich zabitych osób w jedno. A może to po prostu kwestia tego, że alternat nie wie, co powiedzieć w ogóle i nic to nie oznacza. Czemu mieliby się niecierpliwić? Dobre pytanie. Najbardziej chyba ciekawym materiałem dowodowym jest jednak notatnik Marka. Bóg kocha mnie bezwarunkowo. Zawsze pamiętaj o tym, nieważne co się dzieje. Bóg kocha nas wszystkich po prostu, bo tak zdecydował. Kocha mnie, gdy nikt inny mnie nie kocha. Jestem spokojny. Dziś potrzebuję miłości Boga bardziej niż czegokolwiek. Jestem sam i potrzebuję poczuć ciepła Jego miłości i zapewnienia. Mój Panie, boję się. Błagam Cię o Twoją miłość i ochronę przed złem. Nie mam już wyboru. Policjanci nie przyszli. Nikt po mnie nie przyszedł. Ktokolwiek to czyta, proszę, zatrzymajcie to, zanim zrobi to komuś jeszcze. Do kogo modliłem się przez ten cały czas? Do kogo modliłem się przez ten cały czas? Do kogo modliłem się przez ten cały czas?
Moje oczy są szeroko otwarte. Do kogo modliłem się przez ten cały czas? Mark jawi nam się od początku jako osoba dość religijna. Teraz w jakiś sposób, czy to przez rozmowę z alternatami, czy przez coś innego, zrozumiał ich prawdziwą naturę. Widzimy zgłoszenie o alternacie, Caesarze, wystosowane przez policję. Po prawej zaś informacja, że przyjmowane są zgłoszenia na kandydatów do policji w hrabstwie. Ostrzeżenie o całodobowym monitoringu. Czego? Jakiegoś miejsca? Czy całego hrabstwa Mandela? Kolejna rolka dowodowa to sprawa Murrayów, Lynn i Jude. Dostajemy informacje od firmy Mandela Tech, tylko do wglądu dla Thatchera Davisa. Przed wami najważniejsza postać całej serii, czyli Dave Lee, informatyk, technik, czy kim on tam jest, grany przez Alexa Kistera. Tak? To kolejna postać grana przez samego Alexa. Nie żartowałem z tym, że te wszystkie postacie wyglądają tak samo. Informuje, że udało mu się odzyskać trochę wideo z taśm, które podesłał mu Davis. Najprawdopodobniej pochodzą one z domu Murrayów. To, co u nich znaleziono, na pewno wam się spodoba. Proszę, postępujcie zgodnie z instrukcjami na ekranie. Hello? Can you hear me? Oh, hello. Now, you may be thinking, who is this voice speaking to me through my television set? Well, let me introduce myself. My name is Stanley. It is very nice to meet you. Consider me a friend, because I might consider you one too. I like having friends. How many friends do you have? That's great. Would you like to know a secret of mine? I can make friends appear out of thin air. What was that? You want to know how? Well, I can tell you, but you have to promise me that I am one of your friends first. Great. First, we must consider what makes up a good friend. Nie, dobra, muszę przerwać. O co chodzi? Z internetowymi seriami ARG, które uczą, jak być dobrym przyjacielem. Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, kiedy internetowa seria horror próbuje mnie nauczyć, jak być dobrym przyjacielem, miałbym teraz 2 złote. Co nie jest dużą liczbą, ale dziwne, że wydarzyło się to aż 2 razy. A tak by the way, chyba widzicie, w jakim kierunku idzie ta audycja ze Stanleyem, prawda? What do they sound like? What do they look like? What color eyes do they have? Always remember the most important rule. If there is a new friend that lives in your head, it is best to they're just as scared as you are. Okay. Have a friend in mind? Great. I think it's time to meet your new friend. Now just close your eyes and think really hard about your new friend. Can you keep an even bigger secret? I think it worked. Your new friend is somewhere in your house. Now it's up to you to go and find them. Ciary. Kurwa, ciary. Kiedy miły pan mówi mi, że jest w moim domu, spoko, zajebiście. Kiedy biała twarz na czarnym tle mówi mi, że jest w moim domu, na-a. I chyba domyślacie się już dokładnie, o co tutaj chodzi. Tak, dokładnie. Okazuje się, że szóstka, intrus, najpewniej jest tym czwartym typem alternata, tulpą. Czyli jednak jest alternatem. To już raczej nie daje wątpliwości co do tego, dla kogo pracuje. Adam Murray najpewniej go wymyślił i wprowadził w życie, co potem bezpośrednio skutkowało porwaniami wielu, wielu innych dzieci. Jak bardzo jest to pojebane.
Swoją drogą, sam koncept Stanleya jest bardzo mocno inspirowany filmem animowanym Jima Hensona o nazwie Limbo, The Organized Mind z 1974 roku, który jest równie ciekawy. Kolejną taśmą na liście dowodów w sprawie Jude Murraya to jego rozmowa telefoniczna z Thatcherem Davisem z dnia incydentu. Spanikowany Jude zgłasza intruza w swoim domu, mimo że miał zamknięte drzwi i okna od miesięcy i postępował zgodnie z obostrzeniami. Is this person threatening you or your family? No, he's just standing there, menacingly! Stairs! In the corner! He's not taking anything! He's just standing there! I think my wife is hurt! I don't know what to do! It's gonna be fine, you need to calm down. I don't wanna look at his face again! Okay, alright, does this man resemble anyone you know by chance? No. What? I have never seen anyone in my life that looks anything like him. It can't be right, that doesn't make any sense. Tak jak widzieliśmy we wstępnym opisie incydentu, policja wykluczyła, że intruz może być alternatem ze względu na to, że nie wyglądał jak ktokolwiek, kogo Jude znał. Okazuje się jednak, że i to było błędem i pułapką szóstki. Thatcher dzwoni następnie do Ruth, która zdaje się, że otrzymała podobny telefon przed chwilą. Oficer, który pojawił się na miejscu zdarzenia, stchórzył i teraz Ruth potrzebuje wsparcia od Davisa na miejscu. Zdjęcia z rozstawionych kamer nie dały rezultatów, więc zdecydowali się wraz z Weaver wkroczyć do akcji. Tutaj naprawdę widać kunszt i wyższy poziom produkcji, jaki Alex wypracował przez te lata. Całe środowisko i dom zdaje się być wyrenderowane w 3D, a mimo to wygląda to świetnie. Gdy Davis i Weaver zbliżają się do pokoju dziecięcego, słychać coraz głośniejsze Ave Maria, to samo, które słyszeliśmy w Intruder Alert. W pokoju włączony jest telewizor, a ciało Lynn zwisa z sufitu. Ruth pyta, czy mają kogoś, żeby się tym zająć, no co Thatcher odpowiada, że nie mają, bo wszyscy odeszli. Szczerze, nie dziwię się, że nikt nie chce u nich pracować, skoro mają się zajmować takimi rzeczami. No, Weaver, we don't, because everyone else fucking left. Sorry. Got 1056. Something's fucking up. Camera. Shit. Camera's down, Weaver. Weaver. Hello? Identify yourself. Identify yourself. This is a police investigation. I need you to identify yourself. Alternant zaczyna powtarzać słowo w słowo rozmowę telefoniczną Davisa z Murrayem. What do you want? Udało mu się zabić Ruth Weaver i teraz próbował wziąć się za Thatchera. Jednak ten zdążył wyskoczyć przez okno i uciec na komisariat. Wydaje mi się, że po raz pierwszy w serii mieliśmy okazję zobaczyć w pełni zaanimowanego i ruszającego się alternata. Nie jestem jeszcze pewien, co sądzę o decyzji, żeby pokazać je w pełni animowane, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Ruth nie żyje, a Davis jest najpewniej jedną z ostatnich osób, jakkolwiek strzegących bezpieczeństwa mieszkańców hrabstwa Mandela. Ale tak jak z Markiem, tak jak z Johna, stworzenie również podążyło za nim na komisariat. Thatcher wzywa posiłki. Nie tylko z okolicy,
ale z sąsiednich hrabstw. Jednak nikt nie odpowiada. Hrabstwo Mandela zostało całkowicie odcięte. Nikt nie przyszedł im na pomoc. This is an unauthorized use of Earth's normal. Identify yourself. Lieutenant Thatcher Davis, MCPD. Ten-18 requesting assistance from available Worcester units. Nikt nie odpowiada. Słysząc coraz głośniejsze religijne pieśni w obrębie komisariatu, wiemy, że czas Davisa dobiega końca. Ten jednak nie przestaje wzywać pomocy. Bezskutecznie. Mężczyzna chodzi po korytarzach budynku, szukając źródła dźwięku. Widziane na ścianie holu motto w policji w Mandela, każdy dzień staje się jaśniejszy, zdaje się być teraz jednym wielkim żartem. I wtedy dzieje się to. He likes to hide, but he wants to meet you. I want to play with him in the TV. Stop or I'll shoot! I said stay back! Uh-oh. Zła decyzja, Thatcher. W napisach do filmu czytamy po kolei wszystkie znane nam ofiary tego alternata. Caesar Torres. Ruth Weaver. Mark Heath. Nie, przepraszam, nie mogę. Patrzcie na tego Goofy Dzbana. Nie wiedziałem, że nieśmiałek dostał angaż w Mandela katalog. I jeszcze tak pięknie się uśmiecha, mój Boże. Nie, a tak na serio. Nie przeszkadzało mi, jak było go ledwo widać, jak był zaciemniony, ale pokazywanie go w takim świetle, w pełnej okazałości, sprawia, że mam wrażenie, że oglądam animację w SFM-ie o walkach SCP. Dobra, jest kolejne nawiązanie do SCP zamiast do FNAF-a, to jest progres. Słyszymy śmiech bytu, zanim zostaje postrzelony przez Davisa. Widzimy zniekształconą twarz Ruth i napis. Nie ma tu miejsca na nas dwóch, poruczniku. Ostatnie klatki tej taśmy to powykrzywiana twarz alternata. Każdy dzień staje się jaśniejszy. I napisy. Koniec tomu. Gdy doczekamy do końca napisów, zobaczymy figurę przedstawiającą drogę krzyżową Jezusa i wyłaniającego się w tle Gabriela. Gdy tylko zobaczyłem tę rzeźbę, na myśl przyszło mi, że przedstawia scenę, w której Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi nieść krzyż na górę Golgotę. I nie myliłem się, to jest figura przedstawiająca dokładnie ten moment. Czy jest to jakkolwiek znaczące na chwilę obecną? Póki co nie. Ale wiemy, że wszystko w tej serii ma swoje nawiązanie biblijne. Adam, Jonasz, Gabriel, zakładam, że Marek Ewangelista też nie był z przypadku. No i w końcu odrobinę bardziej subtelny Thatcher Davis, który pewnie nawiązuje do biblijnego Dawida, który pokonał Goliata. Bo o ile cały ten tom pięknie nam wyjaśnił dokładnie, co się działo w 92 roku, kto zabił kogo i jak powstał Intrus, wszystko w dodatku z perspektywy Davisa, który pod koniec tragicznie umiera, to okazuje się, że jednak nie. Davis żyje i może teoria o tym, że jak król Dawid pokona Goliata, alternata bądź szóstkę intruza, może być prawdziwa. Spójrzmy w takim razie na przedostatni film z trzeciego sezonu, nazwany mottem MCPD Every Day Gets Brighter. Każdy dzień jest jaśniejszy. W nim to słyszymy przemyślenia Thatchera na temat całego zdarzenia. Jego głos jest zmęczony i pozbawiony nadziei. Ewidentnie ostatnie wydarzenia odcisnęły na nim ogromne piętno. Wszystko, na czym mu zależało, zniknęło z dnia na dzień. Mówi, że się boi, ale że nie może okazać swojego strachu. Zależy mu na tym, żeby poprowadzić obywateli miasta ku lepszej przyszłości, ale sam nie wie, co zrobić. Chce być przywódcą, jakiego potrzebują, ale jest już zmęczony i zmarnowany. Ludzie znikają, a on nie wie, gdzie ich szukać. That thing took something from me. Seeing a perfect copy of you just walk away. Back out into the world. No one's answering. No one's telling me what's going on. I'm gonna kill this thing if it's the last thing I fucking do. I'm alive. But part of me doesn't want to be.
Wydaje mi się, że powodem, dla którego Thatcher jako jedyny przeżył, jest fakt, że nie bał się stawić czoła alternatom. Przepełnia go nienawiść do nich, tak samo jak nienawiść przepełniała Adama. Oboje aktywnie poszukują tych bytów, więc należą do 3% osób wystawionych na chorobę MAD, którzy nie popadają w obłęd i popełniają samobójstwo. Ich chorobliwa determinacja może być kluczem do zwycięstwa w tej wojnie. Okej, i teraz pora na segment, który nie byłem pewien, czy wstawiać, czy nie, ale doszedłem do wniosku, że to na tyle ciekawa sprawa, że warto się jej przyjrzeć i tak. Przed ostatnim filmem na kanale Alexa aktualnie, nie licząc promocyjnego filmu o pluszaku Cezara i teraz nie licząc czwartego tomu, do którego dojdziemy pewnie w następnym filmie, był wrzucony jeszcze jeden film zatytułowany Wyciek starej strony policji Mandela. To minutowy film, który znowu dzieje się 20 lat później, w roku 2004. Nagrywany Bandicamem, edytowany w Windows Movie Makerze, ten filmik to krótka przebieżka po starej stronie policji w hrabstwie Mandela. Widzimy tam ogłoszenie o finałach piłki nożnej, informacje o zmniejszeniu się populacji hrabstwa, z ostatnimi zdaniami takimi jak: jesteś tu w 100% bezpieczny, nie ma po co uciekać. Przed kim uciekasz? Co nie wróży zbyt dobrze, jeśli chodzi o to, kto rządzi teraz w Mandeli. A także zgłoszenia do pracy w policji. Autor filmu wysyła maila do Thatchera Davisa, pisząc, że każdy dzień staje się mroczniejszy. Zdaje się, że dość duża ilość osób obwinia Davisa za aktualny stan w mieście. Ciekawą rzeczą jest jednak, kim jest autor filmu. Sarah Heathcliff. Pamiętacie zdjęcie Marka sprzed katedry? To, w którym towarzyszyła mu mała dziewczynka? To jego siostra. I najwidoczniej ona również będzie jedną z ważnych postaci w serii. Niewykluczone, że to ona właśnie robiła również te dwa filmy w drugim sezonie. Ostatnim kadrem jest login do bazy danych policji, który oczywiście już znamy. Login Thatcher Davis 92. Hasło Every day gets brighter. Zalogowałbym się tam teraz i pokazał wam, ale problem w tym, że strona została usunięta i nie mamy do niej dostępu. Na szczęście filmy z jej eksplorowania zostały zarchiwizowane na YouTubie, a dokładna zawartość jest na Wiki Mandela Katalog. Tak więc zapraszam was na przygodę po tajnych aktach policyjnych hrabstwa Mandela. Publicznie na stronie głównej widoczne były teksty widoczne na filmie, zakładka o rekrutacji, informacje o policji Mandela i wiadomości. Jeszcze jedną, ukrytą, ale dostępną bez loginu stroną jest strona mandelapolice.com/freewisemonkeys, przedstawiająca czarno-białe zdjęcie trzech małpek w pozach See No Evil, Hear No Evil i Speak No Evil, zakrywające kolejno oczy, uszy i usta. Again, nie wiemy, czy ma to jakieś znaczenie, a to dlatego, że strona wyparowała i pewnie nie będzie służyła niczemu więcej. Chyba. Po zalogowaniu się na konto Thatchera dostajemy dostęp do 5 sekcji, z których każda, no może oprócz jednej, daje nam ponownie wgląd w to, co działo się przez ten cały czas. Znowu trochę odgrzewane kotlety z pierwszego sezonu, ale przynajmniej wszystkie puzzle wpadają w jedno miejsce i będzie można czekać na odpowiedzi na kolejne pytania. Mamy tutaj sprawę 00335 i 00334, czyli media znalezione w domu Murrayów, wywiad z osobami powiązanymi z paranormalnym zrzeszeniem Bythorn, sprawa Marka Heathcliffa, reklamę Mervina Marshalla i przemyślenia Davisa. Powinienem jeszcze wspomnieć, że na stronie głównej jest wielki i jebitny napis ku pamięci i zdjęcie Davisa i Weaver. Zapomniałem o tym totalnie, a to w sumie ważne. Nie wiem, czy to oznacza, że Davis nie żyje w 2004, czy że Davis okazuje hołd Weaver, czy o co chodzi. W każdym razie, przykra sprawa. W domu Murrayów znaleziono parę kaset, z których pierwsza to historia narodzin Jezusa w formie bajki, która zawierała parę dziwnych deformacji, a.k.a. odcinek Overthrown z pierwszego sezonu. Druga to odcinek Mocy Podświadomości ze Stanleyem w roli głównej. To wszystko, jeżeli chodzi o Murrayów. W przypadku sprawy Heathcliffa i Torresa sytuacja jest podobna. Po prostu wypisano wszystkie materiały dowodowe w sprawie. Kasety, kamerę, a także transkrypt konwersacji i nagrań wideo zarejestrowanych kamerą Marka. W sekcji Bythorn zaczyna się dopiero robić ciekawie. Mamy tu krótkie fragmenty przesłuchań trzech osób. Sary Heathcliff, siostry Marka, która najwidoczniej również należy do BPS. Evelyn Miller, dziewczyny Adama i samego Adama, członka bądź założyciela BPS.
Sarah Heathcliff wspomina policjantom w wywiadzie, że dziś Mark kończyłby 30 lat. Jest pełna żalu i ma za złe Davisowi, że nie pomógł nijak Markowi. Evelyn również jest w podobnym stanie emocjonalnym. Twierdzi, że Adam był przemiłym chłopakiem, dopóki nie zaczął chodzić na śledztwa z Johna. Zawsze wydawał się być sceptykiem i nie wierzył w zjawiska paranormalne, dlatego taka zmiana była dla niej naprawdę dziwna. Swoją drogą, Adam, Evelyn, Eve, Eva, Adam, Eva. Ta seria nie jest subtelna ani trochę. Ale i tak to jest super, bo uwielbiam symbolizm tego typu. Jej były chłopak przedstawia nieco inną historię. Jest nabuzowany i poirytowany. Stawia Evelyn w złym świetle, mówiąc, że zmyśla te rzeczy i że jest chora psychicznie. She tries to make me sound like I'm crazy. And I feel like I know myself enough to know that that's fucking bullshit. Like, I'm sorry for being the mentally stable one in our relationship. She's got some screws loose up there, man. Tu może chodzić o parę rzeczy. Możliwe, że Adam nagadał jej o swojej historii, o ile sam ją zna. Możliwe, że nagadał jej o szóstce, chociaż to mało prawdopodobne, bo on sam go nie pamiętał przed spotkaniem w domu babki od kotów. Wiemy, że to wywiady z 2004 roku. Sarah wspomina, że Mark miałby dzisiaj 30 lat, a sama strona policji w Mandeli została zamknięta w 2004 roku właśnie, więc to jedyna data, z której mogą one pochodzić. Więc w sumie nie wiem, o czym mógł jej nagadać Adam, ale zdecydowanie ich związek nie skończył się najlepiej. Swoją drogą, taka mnie myśl naszła, tak wracając do tego napisu ku pamięci. Co jeśli policja w Mandeli wypuściła fejkową informację, że Davis nie żyje? Bo przecież po mieście chodzi teraz potwór, który może wyglądać dokładnie tak jak on, więc lepiej powiedzieć ludziom, że nie żyje, i jeśli go widzą, to alternat i mają uciekać, gdzie pieprz rośnie. Ale w sumie na ich stronie pisze też, że jeśli chcą aplikować na pozycję w policji, to mają pytać o pana Davisa. Więc nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi i pewnie teraz brzmię znowu jak gość od teorii spiskowych. Sorry, za dużo się naoglądałem Wendiguna. Teraz jestem polskim Wendigunem. Za tydzień zrobię film o konspiracji związanej z zamachem na papieża Polaka. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie to zobaczyć. Nie róbcie tak. Przedostatnią sekcją jest ta poświęcona Mervynowi Marshallowi. I jak samo nazwisko wskazuje, najpewniej jest jakoś powiązany z Johna Marshallem. Zakładam, że, nie wiem, jest jego ojcem czy coś. Oto on. Nie, to nie jest mem z mojej strony. Jakby dla niewtajemniczonych, to jest Bob Odenkirk, odtwórca roli Saula Goodmana w serialach Breaking Bad i Better Call Saul. I naprawdę przezabawnym jest dla mnie to, że Alex go tutaj wkleił. Jeszcze w dodatku w roli gościa, który ma swoją firmę prawniczą. I podobnie do Saula, catchy motto. No i oczywiście, numer do niego to 333-333-3333. U dołu strony widnieje notatka, że oczekuje przesłuchiwania. Nie, wydaje mi się, że tej strony nie musimy brać na poważnie. Co nie zmienia faktu, że kanonicznie Saul Goodman, James Morgan McGill, śliski Jimmy, jest ojcem Johna Marshalla. Okaże się zaraz, że Mandela Katalog to tak naprawdę kolejny spin-off Breaking Bad, który był w przygotowaniu przez ostatnią dekadę. Brawo więc! Naprawdę, fenomenalna robota. Tyle głębi, tyle przygotowania. Ostatnią stroną są przemyślenia Thatchera. Widnieje na niej zdjęcie korytarza komisariatu i prawie 3-minutowe audio. Zaczyna mówiąc, że nie wie nawet czemu to nagrywa. To oznacza jedno. Thatcher cierpi na syndrom głównego bohatera serii horror ARG, czyli kompulsywne nagrywanie wszystkiego wszędzie o każdej porze. Nagranie samo w sobie niestety nie wnosi nic konkretnego do historii, ale pokazuje ponownie stan mentalny Davisa. I szczerze, bardzo podoba mi się Thorne Baker, aka Teenage Disaster w roli Thatchera. Co prawda wygląda jednak trochę za młody jak na postać, którą przedstawia, ale jego barwa głosu i sposób wypowiedzi idealnie oddają osobę, która straciła wszelką nadzieję. Thatcher ma problemy ze snem. Ludzie komentują, że wygląda jak gówno, albo jak żywe zwłoki. Popadł także w alkoholizm. Mimo tego jednak i mimo ciągłego uszczuplania personelu MCPD, nadal idzie naprzód. Ponownie, cała strona MCPD niby nie wniosła za dużo do fabuły, ale to fajny smaczek, który trochę opowiada o życiu tych ludzi. Spoko budowanie świata. Na plus. Na dwa plusy, bo Saul Goodman. Przechodzimy teraz do ostatniego na chwilę obecną filmu na kanale Alexa. Interlude. Przerywnik. Zignorujcie ten czwarty sezon, ogarniemy go w następnym filmie. Jesteście totalnymi szefami, że oglądacie to do końca.
Tak samo jak w tomie 333 Mandeli, odcinek ten zaczyna się z ujęcia lotu ptaka. Widzimy ujęcia komisariatu policji, zdjęcia ze środka. Naszą uwagę przykuwa w końcu zdjęcie raportu co do populacji hrabstwa na przestrzeni 20 lat. Od 1990 do 2010 roku. Widzimy, że liczba ta spada znacząco. Z 93 na 94 rok prawie podwójnie uszczuplając liczbę mieszkańców. Miasto, które w 92 roku miało ponad 14 tysięcy mieszkańców, w 2009 ma ich tylko 1000. Produkcje paranormalnego zrzeszenia Bythorn, 2007 rok. Hej Adam, dostałam dostęp do większej ilości plików MCPD i to w dodatku z całkiem niedawna. Nie mam czasu ich obejrzeć, bo jestem zajęta, ale daj znać co sądzisz. Cześć, Sara. Tak, skoro teraz mamy już potwierdzenie, że Sara należy do DPS, możemy bezpiecznie założyć, że to ona jest też odpowiedzialna za My Movie MP4 i Soccer Game 2009. Oto pliki, które znalazła Sara. O, tego dawno nie widzieliśmy. USDTP wraca do akcji. Nieprzewidziane zagrożenie zostało wyeliminowane. O, to zajebiście, koniec serii. Dzięki waszemu oddaniu, odwadze i determinacji. Możemy ruszyć naprzód. Bez strachu. Na początku. Kocham nagłe cięcia w tej serii. To też jest jedna z bardziej niepokojących rzeczy w tym wszystkim. Dysonans związany z nagłym... W każdym razie, to ogłoszenie wygląda bardzo, bardzo, bardzo fejkowo. Jakby było przygotowane na zwycięstwo w wojnie z alternatami, albo jakby było przygotowane przez alternaty, pozbawione strachu, które opanowały już całe hrabstwo. I te 1000 osób to same potwory. Ja wiem, że ja rzucam bardzo dalekimi teoriami, o które sam bym siebie nie posądził, ale jak się okaże, że miałem rację, chociaż w jednej z nich, to stawiacie mi monstera. Kolejna teoria, Thatcher Davis będzie zły, tak naprawdę. Bo tak. Bez powodu. Wracając. Na początku. Widzimy wyłaniającą się linię wykresu, której pierwszym punktem jest wybrakowana asymilacja. Widzimy twarz mężczyzny, a obok jego zdeformowaną, wybrakowaną kopię, alternata. Kolejnym punktem jest całkowita asymilacja. Zdjęcia przedstawiają kobietę i jej prawie że idealną kopię. Ostatnim typem asymilacji alternatów jest overdriven assimilation. Przesterowana albo nadwyżkowa asymilacja. Widzimy zdjęcie kobiety w stroju siostry zakonnej, a obok niej głosiciela. Alternata, którego zdążyliśmy poznać w drugim sezonie. Słyszymy krzyki ogromnego tłumu, a naszym oczom ukazuje się zaznaczone okno pokoju, w którym doszło do śmierci Marka, a także budynek kościoła. Nagłe cięcie. Cisza. I nowa postać, zwana Posłańcem. Ostatni raz w podobny sposób wprowadzony przed twarze widzów został Intruder, 6. A wiemy, jak to się skończyło i jak wielką częścią całej serii się okazał. Tajemne notatki mówią jasno. Tu nigdy nie chodziło o katalog Mandela. Tu chodziło o katalog Menela. A prawdziwy Menel to ten, który był we mnie od samego początku. To o to chodziło od początku. O potwora we mnie. Muszę go wyplenić. Pozbyć się tego krawatu, tej koszuli. Uprać te spodnie z plamą po kawie, które wyglądają jakbym się poszczał i które noszę od 17 lat. Pora na zmianę w moim życiu. Dziękuję ci za uświadomienie mi tego. Może jednak niepotrzebnie zamykałem cię w tej głupiej lalce. Może jeszcze pisane jest nam wspólne... A? A? Nieważne. Idę zmienić swoje życie. Teraz. A zacznę od tej koszuli. A!
mamy bardzo dużo pytań, bo co rusz dostajemy odpowiedzi, ale generują one jeszcze więcej pytań. I to jest bardzo fajne w tej serii, bo o ile prezentuje całą historię w dość konkretny, przejrzysty i prosty sposób, nie bawi się w żadne kody, strony, bo nie liczę strony MCPD, to nadal jest pole do manewru, jeśli chodzi o łączenie kropek i teoretyzowanie. Budowanie świata hrabstwa Mandela jest chyba jednak najmocniejszą stroną całego tego ARG. Przez cały czas uświadamiani jesteśmy w drobnych interakcjach, że to hrabstwo Mandela jest głównym bohaterem serii, a Davis, Mark, Adam, Ruth czy Lynn to tylko pionki na planszy, przerażeni ludzie, którzy nie mają wpływu na to, czy ten mężczyzna jest właśnie w ich domu, czy nie. I są przerażeni nie bez powodu, bo Alex wie doskonale, jak wykorzystać niepokojące obrazy na pograniczu Doliny Niesamowitości, żeby sprawić, że widz postra się ze strachu, nie w trakcie oglądania, ale w momencie, w którym wyłączy komputer i ogarnie, że na dworze już jest ciemno. I w sumie to nie wiesz, czy coś nie stoi za tobą. Jest też jednak dużo minusów w tych plusach i nie bez powodu w trakcie filmu robiłem parę nieśmiesznych żartów o FNAF-ie i w połowie o nich zapomniałem. Mandela Catalog śmierdzi mi FNAF-owym fenomenem pod kątem popularności. I nie mówię, że to coś złego, broń Gabrielu, nie, ale mam wrażenie, że wybuch popularności serii nie jest wprost proporcjonalny do jej jakości. I to tak grzecznie mówiąc, a jego fabuła i wartość treści nie dorównuje wielu podobnym seriom. W porównaniu do takich serii jak Monument Mythos, Gemini Home Entertainment czy The Walton Files, na którym Alex się swoją drogą ponoć wzorował, Mandela Catalog swój cel osiąga pozornie o wiele mniejszymi środkami, które są w większości wypadków bardzo odtwórcze. Oprawa graficzna pierwszego sezonu w połączeniu z zasadą dziwne twarze równa się straszne nie jest odkrywcza i na dłuższą metę się nudzi. Na szczęście rozpoczęte wątki fabularne były na tyle ciekawe, żeby doprowadzić nas do drugiego i trzeciego sezonu, których wartość produkcyjna znajduje się o niebo wyżej. Nie chcę tutaj zbędnie krytykować Alexa, bo ta seria i tak jest świetna i należy pamiętać, że wyszła spod ręki w 2020 roku 17-letniego chłopaka. Za to winszuję, ale za to też łapie mnie trochę zgryzota, bo widzę, że Alex po prostu momentami chyba nie wiedział, co robi. To widać po usuwaniu postów na YouTubie, widać po usuwaniu filmów i rearanżacji ich kolejności, po usunięciu całej strony, choć wydaje mi się, że to akurat mogło być z powodów prywatnych. W każdym razie, jakkolwiek liczę, że ta historia jest ładnie rozplanowana i nie toczy się wedle uznania autora w biegu, tak jak fabuła FNAF-a, to jej popularność jest jak najbardziej FNAF-owa. Może to tylko moje odczucie i opinia. Jak najbardziej chciałbym usłyszeć, co wy sądzicie o tym całym ARG. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobał ten film, moje okropne teorie i opinie, a także co sądzicie o dalszych losach Mandela Catalog. Ten film naprawdę długo mi zajął, dlatego wdzięczny byłbym, gdybyście zostawili pod nim łapkę w górę, komentarz i subskrypcję oczywiście, żebyście dostawali powiadomienia o kolejnych tego typu szaleństwach internetu. No, a jeśli moja praca spodobała ci się na tyle, żeby wesprzeć mnie w taki sposób, to zapraszam do dołączenia do wspierających kanału. To naprawdę dużo by dla mnie znaczyło, a dla was oznacza, że jesteście bardziej widoczni na streamach, macie wcześniejszy dostęp do filmów, śmieszny kolor rangi na Discordzie i dostęp do różnych projektów, które... kiedyś wprowadzę. Kiedyś wprowadzę w życie, nie martwcie się, kiedyś. Teraz mam hype na robienie różnych sesji RPG w klimatach fundacji SCP, backroomsów czy po prostu thrillerów konspiracyjnych, więc może dla wspierających będę robił sesję na streamach na żywo, jakbyście byli chętni, nie wiem. Tak czy siak, dziękuję wam serdecznie za uwagę, to było Mandela Catalog, ja jestem Pio, do zobaczenia... kiedyś.